było pytanie, czy gorąca kąpiel, czyli po prostu podgrzanie jąder, jest metodą naturalną zapobiegania płodności. Może ja bym tutaj odpowiedział, że chyba palnikiem trzeba było przygrzać, żeby... Cześć, witajcie w 80. odcinku podcastu Inside Baseball z Wrocławia. Mówię do Was Mateusz Żarkowski, będę prowadził wszystkie jubileuszowe odcinki. I Konrad Okoński, gdzie ja jestem? Co to za ludzie? A w dzisiejszym odcinku rozkminy. Żabka na czasie. Przepraszam, ale czy mógłbym wyjść wcześniej? Dawniej, a teraz? Francuski i inne języki. Imigrant Schrödingera. Oraz newsy, przyczajone trupy. Reforma, jedyna droga naprzód to cofać się w tył. Comeback patrona podcastu. Tyle kobiet, jebany. Ballscapes. Penis w oczy kole. Manna z nieba. To nie pistolet zabija człowieka. Oraz piłka w trybuny i after show. Ja jestem dziś przytłumiony, Mateusz. Jesteś przytłumiony? Tak, jestem przytłumiony dzisiaj. Będę dzisiaj zrównoważony i spokojny. Czym jesteś przytłumiony? Mam takie wydarzenie przytłumiło ciebie. No skoro zaczynamy od tego, to ci opowiem. Kiedyś jak byłem małym dzieckiem i młodym człowiekiem, i rysowałem, wiesz, zawsze rysowałem, każdy rysował zawsze, nie? Ale było coś takiego, że rysowałem sobie, a raz na kilka dni, raz na kilka tygodni miałem. Ty nie przestałeś rysować, to nie. Wiem. Nie czaję tego, mówisz. Kiedy byłem dzieckiem i rysowałem, hej, nic się nie zmieniło. Ani coś nie jesteś się zmieniło dorosły. Właśnie, słuchaj. Ani nie jesteś dorosły, ani nie przestałeś rysować. Ale minęły lata. Miałem taki dzień od czasu do czasu, kiedy wszystko mi wychodziło po prostu zajebiście. Kiedy rysunki same się tworzyły, każda postać, którą chciałem narysować, się rysowała, każda pozycja, każde wszystko. Wszystko było zajebiście. A teraz, jak jestem już starszy i po prostu umiem rysować, to każdy dzień jest taki, że mogę narysować cokolwiek tylko chcę, ale raz na jakiś czas, raz na kilka dni, raz na kilka tygodni jest taki dzień, kiedy chuj nic nie wychodzi. I to, Mateusz, jest jeden z tych dni. Także właśnie dlatego jestem dziś przytłumiony. Ale co masz na myśli? Ni chuj, nic nie wychodzi. To znaczy, że... Że zacytuję ciebie dosłownie. To znaczy, że kosztuje cię bardzo dużo wysiłku postawić każdą kreskę i każda wygląda chujowo i generalnie tak jak normalnie potrafię narysować... Może musisz wykorzystać to i zacząć rysować pindole, skoro każda kreska wygląda chujowo. Może masz rację, no. Motyw jest taki, że tak jak zwykle jestem w stanie narysować bez myślenia praktycznie jakąś postać, to teraz jak ją narysuję, nie będzie wyglądała jak ona, będzie wyglądała jak jakiś niedorozwinięty brat bliźniak. Super, i możesz zrobić o tym odcinek. Będę jak się spotykają z równoległego i upośledzonego wszechświata wszyscy. To jest dobry pomysł, może to włączę, wiesz, do kanonu. No tak działa, zobacz, Jeff, jak się nazywa on? Jeff, nie Howard, tylko questionable content, Jeff Jack. Mhm. On robi przecież te tipsy. To prawda. Muszę coś takiego tak? ogarnąć. Kiedy życie daje ci cytryny, to rób cytrynynynę. Niadę. Cytryniadę. Nie? Takie jest powiedzonko? No. Nie, mówi, kiedy życie daje ci lemoniadę, zrób cytryny. Życie będzie jak, what? And I'm like, what? Także tak. Tyle. Tyle u mnie, Mateusz. Tyle się dzieje. Tyle się dzieje? A ja kręcę się w kółku dalej. Ja wczoraj rozpoczyłem dyskusję na Instagramie, mniej więcej tym, że... Masz Instagram? Nie na Instagramie, na Facebooku. O. Mniej więcej tym, że wchodzę do Żabki, kupuję rzeczy i wiesz, tak na kusięgam jakieś tam picie, jakieś tam ciastka, cokolwiek, jakiś banan, jakieś na śniadanie, coś takiego i tak... Stoję przy kasie i oczywiście ta Żabka powinna mieć, ona tam, ta lada cała, została tak skonstruowana, żeby mieć dwie kasy. Tak. Te dwie kasy były tam przez jakieś pół dnia może. Bo zaraz potem tą drugą kasę, wiesz, zamknęli i zastawili jakimiś promocjami. Ale ona i tak zarosła, dalej. Ona zarosła batonikami, Mateusz. Tak, dokładnie tak, że ona zarosła jakimiś tanimi promocjami i produktami z koszyczka, jak to nazywają panie. A jak to nazywam, tańszy środek na rozwolnienie. Ale najlepsze jest to, że patrząc jak to wygląda, to i patrzę tak na tą półkę i widzę na przykład jakieś słodycze, draże, batoniki, nie? I tak dalej. I tak coś mi nie pasuje. I tak spoglądam na to, co jest obok, na tym punkcie do kasy, a tam stoją takie jebutne, od malutkich do takich jebutnych zniczy. No bo jest, wiesz, 'tis the season.
This the season to be dead. Palalalala. W ogóle drażę. Więc ja patrzę na to, jak wyglądają, kurwa, właśnie. Zobacz, wrzuciłem zresztą teraz jako chyba cover i chyba tego użyjemy. Ale drażę, Mateusz, skąd to słowo w ogóle istnieje? Jak? Drażę. Jak to się stało? Więc tak to wygląda. Masz, jak ty, i wrzucam, wrzuciłem na Facebooka właśnie, że żabka ma wszystko dla twojej rodziny. Kupi czekoladkę dla dziecka i zniczek dla dziadka. Wszyscy będą zadowoleni. Poza i znajoma mi podesłała komentarz jakiegoś marketu, reklama, w której, która ma zajebisty... wygląda jakby podrypała kampanię marketingową żabce, ale ta posunęła to trochę do przodu, bo tam jest napis tej reklamy głosi cukierek albo znicz. Zajebiste. Ty, a wyobraź sobie, że kupujesz dziadkowi taki znicz i przychodzisz do domu i dziadek, wiesz, jeszcze żyje, także siedzi tam na krześle i dajesz mu ten znicz, a ten dziadek taki skonfundowany za bardzo nie wie, co robić, a ty mówisz too soon. Okej. Okay. Alternatywnie, jeżeli mamy takie starzejące się społeczeństwo, jak na przykład Niemcy, to w Niemczech jest odwrotnie. To są znicze dla dziecka i słodycze dla dziadków. Bo tam dzieci nie żyją? Musisz znaleźć kraj z jakimś dobrym prawem aborcyjnym. Afryka. Jezus. Moving right along. Cała Afryka. Ale cieszę się, że masz pod ręką taki sklep, w którym nie tylko, wiesz, masz wszystko, czego potrzebujesz, ale w dodatku w tym sklepie rzeczy, rosną produkty. Ale też rzeczy, których nie potrzebujesz. No, kto wie. Może to jest... Oni są gotowi na to, żebyś ty ruszył ze swoim życiem w dowolnym kierunku. Możesz umrzeć na przykład. Ruszysz właśnie... życiem na dół. Ja nie czaję, dlaczego żabka sprzedaje te znicze, bo ja uważam na przykład, że jak umierasz, to oni tracą klienta. No właśnie nie... tak ci się wydaje, a jednak znicze sprzedadzą. To nie jest tak, że oni cię zachęcają do śmierci tym, że dadzą znicze do kupienia. Nie fajnie, jakby jeszcze przy kasie, a może zniczek do tego? Albo nie wiem, jakaś promocja, że jak kupisz, nie wiem, 3 paczki fajek, to zniczek gratis. Na przykład. A co by było, gdybyś... Jezus... Co by było, gdyby się okazało, że twoja okolica jest generalnie coraz ładniejsza? Masz kwietniki zadbane, masz nowe latarnie, nowe ławki. Boże. I wszystko coraz lepiej. I generalnie jest taka utopia się tworzy z tego. I okazuje się, że to żabka płaciła za to wszystko, ponieważ żabka chciała, żebyś się nie przeprowadził. Ale to jest problem. W Ameryce jest taki problem. Jaki? Że biorą, że... Jak chcą zarobić na jakimś osiedlu, to wprowadzają biednych ludzi tam, obniżają ceny nieruchomości, bo w sensie biednych, ale nie tylko biednych, tak, ale ludzi z problematycznych rodzin, czyli alkoholików i tak dalej, i wprowadzają je tam, zasiedlają to takimi ludźmi, to powoduje, że ludzie zaczynają się wyprowadzać stamtąd, to obniża ceny nieruchomości, ludzie skupuje je firma, która po jakimś czasie zaczyna odnawiać całe otoczenie, czyli na przykład stawiają sklepy i tak dalej, okolica się robi bardzo dobra i ci biedni ludzie nie mają gdzie żyć wtedy. Bo jest za drogo? Więc oni sprzedają to tak, bo jest już za drogo, więc się zaczynają sprzedawać, to oni sprzedają to ludziom i sprzedają to ludziom, którzy mają kasę na to. To brzmi jak Fallout Shelter, z taką różnicą, że w Fallout Shelter chcesz, żeby ludzie byli zadowoleni. No to jest dosyć mocny problem. Akurat w Shameless był ten problem. W tym serialu. Mhm. Tam był taki motyw, że jak zaczęły się budować sklepy i tak dalej dookoła, to tylko jedna osoba, właśnie ojciec tej rodziny, przewidział, że zaraz zaczną się wprowadzać lesby i tak dalej. Taki, wiesz, takie podsumowanie, że zaraz się zaczną wprowadzać lesby i geje ze swoimi adoptowanymi dziećmi i wyprowadzać psy i tak dalej i brać swoje spa. Ale wydaje mi się, że lesby i geje to byłem mieli, ten. A oni nie będą mieli gdzie mieszkać. Nie, ja tylko parafrazuję to, co oni stwierdzili, ale to było piękne. Nice. To nie było użyte pejoratywne, tak? Że to będą lesby i geje. Aha, czyli właśnie on myśli tak jak ja, że lesby i geje są bardzo czyści, bogaci ludzie. No właśnie tak. To było piękne w tym właśnie, że zaczną się wprowadzać. Ale zajebiste. Ale wiesz co... To nie będą pedały, to będą geje. Tak.
jest w obliczu takich faktów, gdzie właśnie deweloper potrafi zrobić coś takiego, czy zarządzający osiedlem, czy firma nawet, nie wprowadzić biednych ludzi, żeby obniżyć cenę, a potem wyremontować i podwyższyć, to w obliczu czegoś takiego, taki koleś, który wiesz, otwiera taki gówniany sklep, o którym gadaliśmy chyba tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, o kolesiu, który się mścił za to, że mu restauracji nie pozwolili otworzyć i otwiera taki zajebiście gówniany sklep. To on staje się takim bohaterem społecznym mocno. No, znaczy można powiedzieć, że jedzie mocno pod prąd. Mhm. Tylko, że w sumie krzywdzi tych ludzi, którzy się tam wprowadzili, a oni nie są niczemu winni. Oni po prostu mieli kasę, żeby się wprowadzić tam. Aha, nie, czekaj, oni mu też zabronili rozbudować restaurację. Nic, no generalnie takie akcje są grube, ale strasznie mi się podoba właśnie motyw, że Żabka jest na czasie i stara się robić promocje. Jestem pewien, że właśnie to są takie, tak jak gadaliśmy kiedyś o czekoladowym zającu. Że pamiętasz? Co? Ja mam taką wizję zawsze ojca takiego, ojciec, kupuje 6 opaki czekoladowego zająca, ale nie starcza mu kasy na wszystko, więc mówi, dobra, proszę ułożyć tego zająca. Na pierdolę. Ale ja chyba widziałem nawet w autobusie takiego kolesia, który miał właśnie 6 opak i piwa i zająca. Nie wiem, dlaczego to jest takie smutne, przecież miał tego zająca. Najsmutniejsze jest to właśnie, że w momencie, kiedy nie starcza kasy na to wszystko, to on stwierdza, dobra, proszę odłożyć tego żarująca. No tak, no bo jeśli weźmie 5 piw, to będzie miał nieparzyście. Rozumiem. Jak wtedy spędzi święta, jeżeli nie będzie miał po jednym piwie na każdy dzień? No a jeśli będzie chciał zaprosić kogoś i będzie miał wtedy za mało? Wiesz, to jest czas łączenia się z nimi. Niech zaprasza dzieci i niech on innych i one przynoszą swoje zające. Jezus Maria. Tylko ze swoim zającem. Dobra, idziemy dalej. Przepraszam, czy mógłbym wyjść wcześniej? Czy to jest zajęć coś? Tak. Mów. Miałem akcję. Zaczynam zajęcia. Nie, omawiam. Omawiam temat, jaki tam będą robić. Mam zadanie do zrobienia, więc tam się trochę produkuje. Mija takie dobre 15 minut, powiedzmy. I potem przechodzę do sprawdzania zadań. Mhm. I idę tak po sali, gadając z tymi ludźmi mniej więcej, co tam zrobili. I pierwsza osoba, przy której siadłem, właśnie mi sprzedaje jakby to, co zrobił, nie? Czyli mówi, zrobiłem to, ja mówię, no to okej, to tam poprawić, nie? Wszystko spoko i kończymy sprawdzać to. Ja przechodzę do następnej osoby, on tak mnie jeszcze, przerywa i tak mówi, przepraszam, ale czy mógłbym wyjść się zajęć wcześniej? Ja mówię, tak, ale co się stało, nie? Mówi, no bo byłem na oddawaniu krwi i krwawy i ja patrzę na jego rękę, i na jego rękawie jest taka wielka, jebana plama krwi. Co? Ale to nawet nie było śmieszne. To nie była taka plama krwi wielkości, powiedzmy, opuszka od palca. To było wielkości, to było większe, jak zakrętka od słoika. Mniej więcej takie coś. I cała jego koszula, czy tam bluza była ujebana tą krwią, ale tak grubo, strasznie. Nie? I musi być przydał jakieś zajęcie z asertywności, szczerze mówiąc. I ja tak... I wiesz, ja tak mówię, nie mógł odpowiedzieć wcześniej, no nie chciałem zadania pokazać najpierw. Ej kurwa, a gdybyś nie usiadł akurat u niego, to co, po prostu by umarł? Nie chciałem się narzucać. I musiałem dodać oczywiście, że jeżeli macie szkolenia BHP, to że na szkoleniach BHP zapomniałem być może powiedzieć, ale jeżeli krwawicie na zajęciach, musicie mi o tym powiedzieć. Żeby nie zachlapać, bo inaczej zachlapiecie podłogę krwią i to będzie niebezpieczne. Tak ktoś może się poślizgnąć. Może nawet rozbić głowę i krwawić. Co wtedy? Ja pierdolę. I Mateusz, jak długo ty już jesteś nauczycielem? Proszę? Jak długo ty już wykładasz na uczelni w związku z doktoratem? 4 lata. No. Będziesz za chwilę wykładał tak samo długo, jak się uczyłeś. Nie, uczyłem się trochę, ale w sensie na uczelni. Tak. No. Znaczy, no nie, bo uczę się cały czas. No tak, teoretycznie. Ale chodzisz na zajęcia takie, na wykłady? To chodziłem na początku doktoratu, teraz już nie. Teraz po prostu uczę się sam. Uczysz się, jeżeli jesteś rzemieślnikiem, to pracujesz, tak?
to kupujesz czekoladowe zające, ale jeżeli jesteś naukowcem, no to musisz czytać o czekoladowych zającach. Okay. Musisz cały czas być na czasie, wiedzieć, jaki czekoladowy zając jest prawny, tak? Musisz wiedzieć, jaką to najlepsze są kampanie marketingowe, na przykład, jakie żabka stosowała najlepsze nowe przechwyty marketingowe. Czy nie dziwi cię trochę, że jeszcze wracając do żabki, że oni sprzedają znicze, a nie na przykład maski halloweenowe? Co, miałeś za, żabkę miałeś za taki liberalny sklep bardziej? No ja nie wiem, taki nowoczesny może trochę. A tu się okazuje, że ona nie jest nowoczesna, tu jest, że ona jest bardzo stara. No wszystkie sklepy z zwierzęciem w nazwie. Biedronka, żabka, Empik, co? Empik. Chyba mać. Ciekawe, jakby wyglądało zwierzę, które nazywa się Empik. Brzmi byłby tak... Byłby dobry ptak. Ptak? No, czemu nie? Gryzoń? Nie, gryzoń nie. Tak jest niezły. Tak, mogę pójść za ptakiem. Taką długą, dałbym mu taką, taki dziupek czapla i wpierdalałby pieniądze. Jak Dodo. Spoka. O, razy. Rany. Francuski i inne języki. Francuski i inne języki. Ty się uczyłeś francuskiego. Tak, a ty umiałeś go po prostu. Ja też zrobiłem jakiś kurs z tego na studiach jeszcze. Tak, pamiętam, ale... ja się uczyłem 2 lata francuskiego i tam coś tam potrafiłem wdąkać, a ty odebrałeś, wziąłeś telefon do mojej mamy, z moją mamą, gadałeś przez telefon i zacząłeś rozmawiać po francusku po prostu. Ja tak mam z językami, ale chciałem ci tylko przypomnieć trochę francuskiego, bo mnie to ja gadałem po francusku bardzo dawno, ale chciałem tylko przypomnieć mniej więcej. Historia się nazywa francuski i inne języki. I francuski liczy, mówi 67, 68, 69, 69, wszystkie inne języki patrzą na niego. Francuski patrzy się dalej, mówi 6011, 6012, 6013, idzie się dalej. 6016, 6017, wszystkie inne języki zamykają oczy. Nie? Jest francuski dalej. 6018, 6019, wszystkie inne języki, wiesz, facepalm. Na to francuski 4.20, 4.21. O, a śmiejemy się z Amerykanów i ich systemu imperialnego, czy jak on się nazywa. To mnie tak strasznie rozbawiło. To mnie tak strasznie rozbawiło. Także to jest, wszystko to jest prawda, oczywiście. Gimbusy nie znają. Gimby nie znają. Polaczki nie znają. Cebula nie znają. Ale... Wiesz, to jest jeszcze. Znaczy, jest coś takiego z kolei co? Korea? Koreański ma. Chiński chyba ma liczenie w dziesiątkach tysięcy u nich. Nawet od jedynki, czy co? Nie, że u nas się liczy, na przykład mówisz 30 tysięcy 51, tak? Mhm. A tam mówisz 2 razy 10 tysięcy i ten. Rozumiesz, o co chodzi? Tak, chyba tak. Jak chcesz powiedzieć na przykład, nie powiesz 100 tysięcy, tylko powiesz 10 razy 10 tysięcy i dalej, tak? To jest bardzo leniwy sposób mówienia, nie musisz faktycznie liczyć tych liczb, tylko podajesz same działania. Nie, no tak jak u nas, też podajesz, mówisz 20 tysięcy, no to jest 20 razy 1000, tak? To fakt. No nie mamy osobnej liczby na każdą liczbę. Tylko, no, że chodzi o to, że tam jakbyś stawiał spację w zapisie liczby, to nie stawiasz co 3, tak? Tylko co 4. Jasne. Więc teraz przeliczanie jakichś, nie wiem, 30 milionów i tak dalej bez zapisania to jest dosyć mocno skomplikowana rzecz. Fakt. Czasem nie myślę o tym na co dzień, że ludzie mają takie dziwne systemy. No, ale to się przyjęło. Jeszcze jedną rzecz mam, imigrant Schrödingera. Czy to będzie banda imigrantów w bardzo gorącym samochodzie zamknięta w tym bagażniku? Nie, to jest imigrant Schrödingera, to jest taki imigrant, który jednocześnie jest bardzo leniwy, siedzi na dupie i pobiera zasiłki, ale także kradnie na pracę. Fuck. To jest trochę tak Polska w Ameryce, w Anglii. Ale to działa, bo faktycznie dopóki nie przyjrzysz się z bliska, to nie będziesz wiedział, który to, a kiedy nie patrzysz, to jest oba naraz. Oba naraz. To jest archetypiczny emigrant. Czy jakbyś miał pracownika, który jest pracownikiem Schrödingera
I co to jest pracownik Schrödingera? To jest taki pracownik, który jednocześnie robi jeden projekt i drugi projekt i dopóki się nie przyjdziesz, to nie wiesz, który z nich robi, ale jak nie patrzysz, to robi oba naraz. jak nie patrzysz, to siedzi na fejsie. Nie patrzysz, robi oba naraz, właśnie o to chodzi. I wiesz, jest bardziej produktywny. Nie wiem. Próbuję naciągnąć tutaj, wiesz, naciągnąć rzeczywistość. Dobra, czas, Mateusz, na to. Przyczajone trupy. Chyba dostaliśmy ten news z kilku różnych miejsc. Dwóch. Dobra. Tak. Patryk Kruszewski podeszł go według twojego zapisu. Na fejsie. Tak. Tak. To może jednak to było to samo miejsce. Tak. Mężczyzna zabija przyjaciela pod pretekstem bycia zombie. W sensie, że pod pretekstem, że ja jestem zombie? Znaczy, jeśli ja zabiłbym ciebie, to ty byłbyś zombie, według mnie. Tak myślę. To jest strachu przed zombie. Jak to by było zajebiste, gdyby ktoś upił się tak bardzo w trakcie oglądania Walking Dead, że myślałby, że on, że sam jest zombie i zaatakowałby drugiego kolesia, bo by zakładał, że tak powinien zrobić? No, bardzo. Nie mam wyboru. Jak bardzo, ale na pewno w Meksyku. Nie mam wyboru, muszę to zrobić. Chciałem powiedzieć mózgi. Nie wiem jak bardzo, ale na pewno te kilo. W Nowym Meksyku to jest, czyli to jest chyba w ogóle... Czekaj, New Mexico to jest chyba stan w Ameryce, czy to jest ciągle Meksyk? No, wiesz, nie sądzę, żeby... Nie, bo rzeczy z napisem New zwykle oznacza to, że to jest tak, w jest to... Ameryce. Tak, jest to stan. Tam, tak. Gdzie jest Albuquerque, o której śpiewał... Jak się nazywał? Will Jankovic. Ale czekaj, Albuquerque jest, ale jest też El Paso. Nie, El Paso jest już za granicą. El Paso to jest miasto. Kolega. Czyli to jest Nowy Meksyk, to jest Ameryka. Tak. To jest stan. Jest ogromny stan, jest prawie tak duży jak Teksas. Jest jak pół Teksasu. To musi być smutne. Co? Jak jest Meksyk, a obok jest Nowy Meksyk. I oni żyją w Starym Meksyku i są tacy smutni. Stary, nie wiedziałem nawet. Jest stan, który nazywa się Chihuahua. Nie stan, ale dzielnica. Znaczy dzielnica, jak to się mówi? No jak to? Stan albo nie stan. Nie? Nie, no w Meksyku to jest. To nie jest stan wtedy, tylko to jest... We województwo? No. Może w Meksyku tak. Też mają stany, dlaczego nie? No district to jest, nie? Akurat to dzielnica. Czy no... Ale... No... Po angielsku, ale po polsku nie. No tak, znaczy jeśli w mieście to dzielnica, a jeśli w kraju to też nie. Dzielnica. No jest, no u nas jest na przykład co, Dolnośląskie to jest Lower Silesian District, nie? Może, ale to wtedy jest województwo. No to jest, to musi być województwo. No w każdym bądź razie jest region. Region, to jest to słowo, którego mi brakowało. Niech region. Ci będzie, jak dla mnie, kraju, jak dla mnie konfabulujesz. Nazywa się Chihuahua, stary. Nie wiem, może wiedziałem. Są fanami psów. Jest miasto, które to może stąd są te psy. Nie wiedziałem, że to jest miasto w ogóle. Myślałem, że wiesz, ktoś po prostu wymyślił Chihuahua. Ja też, szczerze mówiąc. Jesus Christ, tyle rzeczy się dowiedzieć, dobra. W każdym razie. Zaraz obok jest dzielnica, która nazywa się Django też, nie? Durango, ale blisko. W Nowym Meksyku dwóch mężczyzn, przyjaciół oglądało na Netflixie, jak tutaj dodali, The Walking Dead. To nie jest show, który produkuje Netflix, to jest show AMC, co za beznadziejny artykuł. NBC News mnie w dupę. oglądali The Walking Dead i pili wielokrotne 40-uncjowe butelki alkoholu z malt. Bardzo to jest trudne. Wypili bardzo dużo alkoholu. Nie wiem dokładnie, co to jest malt liquor i zaraz ci powiem, kiedy to sprawdzę. Mój drogi, malt to jest słód. Słodowy alkohol, czyli whisky? Nie? Nie wiem. Ja nie piję alkoholu. Czekaj, próbuję to przetłumaczyć. W ogóle nie mogę tego przetłumaczyć na polski, na Google Translate. Wytłumacz mi to. Alcoholic liquor made from malt by fermentation rather than distillation. Aha, czyli fermentowany... Ale nie dystylowany, czyli to jest takie to jest piwo, tylko jest wyżej, ma wyższy procent alkoholowy. To jest piwo, ogólnie ma 6-7% około. A to mało, to takie piwo. Jak możesz powiedzieć, że to jest likor, jak to nie jest likier? No, według definicji, którą ja znalazłem, to ma wyższy procent alkoholu niż piwo.
No ma 6-7 tutaj. No to tyle co piwo u nas. Aha, bo może oni piją takie sikacze na co dzień, a to jest dla nich coś innego po prostu. Tutaj nie, jest napisane, to jest mocny... po polsku. Mocny lagier. Mocny lagier. Zajebiście. Podoba mi się lagier. Ja, nie podoba mi się lager, tylko lagier. Takie polskie tłumaczenie tego. Mi się podoba, że ten koleś się upił, myślał, że jego kumpel zamienia się w zombie i brutalnie pobił go na śmierć. Także generalnie niczego się nie nauczył. To jest głupie bardzo. To jest bardzo głupie. Ja wiem, w sumie nauczył się dużo. To nie jest głupie. Ale on powiedział, że on próbował go ugryźć. No to może faktycznie próbował go ugryźć i to było, wiesz, i to jest odpowiednia reakcja, jeśli spotkasz zombie, jak dla mnie. Najgorszą rzeczą, Mateusz, jeśli spotkasz zombie, jest związać to zombie i mieć nadzieję, że może mu przejdzie, znajdziesz odtrutkę. Nie, no jak? Zwiążesz go i grasz z nim w gry. No tak, to w przypadku... No tak, no w sumie racja, byli przyjaciółmi. No niech będzie... Jezu, ale mam czkawkę. Wypiłem już wszystko, co mogłem wypić i nie mam jak ją uleczyć. Że kurwa, przestań pić. Już nie mam co. Bo ja używam tej metody, że piję do góry nogami, żeby pozbyć się czkawki. Czyli nagrywasz podcast na rękach? No. Znaczy nie, tylko jak mam czkawkę. No, ale ja uważam, że pobicie kogoś, kogo podejrzewasz, że jest zombie, to jest głupi pomysł. W sensie, chociaż w rękawiczkach przynajmniej, no bo to się przenosi krwią. Jak kogoś bijesz, to się zranisz. Ale widzisz, on też o tym pomyślał, bo najpierw bił go rękami i nogami, a potem użył elektrycznej gitary, noży z kuchni i mikrofalówki, żeby go zabić. Jakby go zabił solówką. O kurwa, walnąć taką solówkę. Nie jest powiedziane, że uderzył go elektryczną gitarą, tylko zabił go elektryczną gitarą. Tak, czyli walnął taką solówkę, że pękła mu głowa. No. To brzmi jak dobra broń w tym. Co to było? Dead Rising, tak? To co w markecie biegałeś. Tak. Dead Rising. Ty, a jakby dobra. Musiał użyć tego wszystkiego naraz, jeśli musisz użyć elektrycznej gitary, mikrofalówki i noży kuchennych jednym atakiem. To musi być zajebisty żongler. Noży kuchennych, czyli przynajmniej... No? No wkładasz noże do kuchelki mikrofalowej, one się nagrzewają tam, owijasz je folią jeszcze wcześniej. Metalową kuchenkę mikrofalową napędzasz elektryczną gitarą. Także kiedy walisz akord, to te noże wystrzeliwują z kuchenki mikrofalowej prosto w niego. To jest lepszy pomysł niż mój, także ja pominę swój i chodźmy dalej. Ale to nie koniec, bo on potem wyszedł ze swojego apartamentu i zaczął gonić sąsiadów, prawdopodobnie jak ja myślę, próbując ich ocalić. To on był zombie. Ale biegł za... Zaraził się, widziałeś? Co? Zaraził się. Ale on biegł z nożem. No trudno. Może to był nowy, mądry zombie, który używa... zombie erectus, taki zombie, który chodzi wyprostowany i używa narzędzi. Nie, zobacz, artykuł mówi, że Perry zmusił ją, żeby zamknęła się w swoim mieszkaniu, to znaczy, że chciał uratować jej życie. I możliwe, że uratował, nigdy nie wiesz. Czy ktoś w ogóle sprawdził, czy faktycznie ten koleś nie był zombie, bo może ten facet jest bohaterem. W sensie, ja wiem, że to jest mało prawdopodobne, ale... Ale z tyłu. Nie jest tak, że możesz po prostu zignorować czyjeś wytłumaczenie, czyjeś powody, że coś zrobił. No, możemy tylko mieć nadzieję, że faktycznie był zombie. No jeśli ktoś, wystrzelił salwę w ścianę i zabił czterech sąsiadów po drugiej stronie i mówi, że ktoś wtargnął do jego mieszkania, no to chyba sprawdzisz, czy faktycznie wtargnął, nie? Więc jeśli on mówi, że jego przyjaciel zamienił się w zombie, to jak dla mnie to wymaga sprawdzenia. Tylko mówię. Sprawiedliwość tego. Just say. Mamy reforma, czyli parafrazując nasz maszap, jedyna droga naprzód to cofać się w tył. Więc PiS chce wprowadzić reformę edukacji. Jedna rzecz to jest, chce przestać posyłać 6-latki do szkoły, ponieważ powody. Ale co śmieszniejsze, chce zlikwidować gimnazjów. I sądzę, że my jako pokolenie gimnazjów powinniśmy się wypowiedzieć. Ale nie wiem, a co ty myślisz o ten temat? No, w sensie... Że gimnazjum było jak spoconym my czasem. Byliśmy... Nie, po prostu mam wrażenie, że reforma to jest bardzo fajne słowo, pod warunkiem, że zmieniasz coś i nie nawet na co. Jeżeli zmieniasz na coś, co było, to nie jest reforma, to jest regres. W sensie to nie jest unowocześnienie, to jest regres. No fakt. Tylko, ja się czuję trochę kurwa oszukany, szczerze powiedziawszy.
Ty czy twoje dziecko przyszło? No nie, no i ja, bo mi, jak ja zaczynałem gimnazjum, to wszyscy dookoła mówili, jak to nie sam, wszystkie, wiesz, media i tak dalej, prawdopodobnie trąbiły o tym, jak to jest ważne, że gimnazja są konieczne. Ale w zasadzie dlaczego? Ja nigdy tego nie rozumiałem, bo byłem za mały, a teraz po prostu nie rozumiem. Dlaczego gimnazjum ma jakikolwiek sens? W sensie ja nie zmarnowałem swojego czasu w gimnazjum, ale ja, nie wiem, mogłem być wyjątkową osobą. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że bardzo staramy się strasznie mocno. Nikt nie zmarnujesz tego czasu, bo ty będziesz żył w tym czasie. W sensie nie jest tak, że ktoś ci ten czas zabierze. Tylko nie czaję idei takiej, w której spróbują zmieniać coś znowu i znowu na siłę tylko po to, żeby zmieniać. W sensie oni nie powiedzieli, co jest lepsze. Oni powiedzieli tylko, że zamierzają zlikwidować gimnazja. No wiesz, w domyśle pewnie myślą, więc, że są lepsze, że tak. No więc lepiej. Co, wrócą do starego systemu? Tak. Światy. Czyli tak naprawdę co? 8 lat podstawówki i 4 lata szkoły średniej, czyli w sumie... No i za 10 lat, ile minęło czasu? 10 lat prawie. No. Trochę więcej. Nie, 3 plus 5 plus 3, 4, czyli około 11-12 lat minęło. No, no to teraz co, za 11-12 lat znowu stwierdzą, że gimnazja to jest jednak mus i to wiesz będzie co? Postulat? Może tak, ale wiesz... Reformy oświaty? You gotta keep them on their toes, inaczej się rozleniwiają nauczyciele, przestają się, wiesz, rozwijać. Musisz co chwilę zmieniać im, rzucać ich w nowe miejsca. Większość nauczycieli pewnie pamięta jeszcze stary system. Nie ci nowi? No ci nowi będą musieli się nauczyć, Mateusz, jeszcze gorzej, ale... Daj tym nowym nauczycielom szansę. No nie, no dajesz w tym momencie starym szansę, bo oni jako, że mają doświadczenie ze starym systemem, będą preferowani. Tak, ale oni już są starzy i nie są tak szybcy. Także musisz wyrównać trochę, wiesz, pole. Po 10 latach. No wiesz, no... trudno powiedzieć, może oni chcą generalnie, żeby, wiesz... może mają jakieś zajebiste plany, których nie możesz zrealizować tak szybko, bo jeśli miałeś 6 lat, 3 lata, 3 lata, to w żadnej szkole nie spędzałeś zbyt dużo czasu, chyba że szedłeś do tej samej szkoły, do gimnazjum, gdzie byłeś w podstawówce, albo do tej samej szkoły, do liceum, gdzie byłeś w gimnazjum, nie? Ja zmieniałem akurat co roku. Także nie mogłem być częścią żadnego sekretnego planu budowania tajnej broni albo czegoś takiego. Nie było czasu na to po prostu. Głównie się uczyliśmy cały czas. Ja grałem też w kosza 3 lata w gimnazjum, także w ogóle... To był sekretny plan. Ej, w ogóle najlepsze jest to, że gimnazjum tak naprawdę faktycznie nic specjalnego nie miało. W sensie nie różniło się absolutnie niczym od podstawówki. Było takim krokiem pomiędzy liceum i podstawówką, które i tak są bardzo to podobne dlatego do siebie. Dlatego się tłumaczę, że te rzeczy są zupełnie bez sensu. I słuchaj, ja spędziłem te 3 lata gimnazjum grając w kosza i uważam, że to był dobry, to była dobra decyzja. Ja nic nie straciłem grając głównie w kosza w gimnazjum. I regret nothing. Tak, wszyscy stali w miejscu w tym czasie, a ja grałem w kosza, to było super. Prawda, ja jeździłem na rolkach. No, widzisz? Generalnie bawiliśmy się świetnie. Także nie wiem. Wiesz co, jeszcze jest taki motyw, że cokolwiek oni nie postanowią, to te dzieci i tak sobie poradzą. W sensie, cokolwiek rzucisz w dziecko to weźmie i wiesz, przetrawi i najwyżej będzie trochę bardziej połamane jako dorosły. Ale i tak wszystkie dzieci są połamane jako dorośli, także wiesz, no... Może to jest zadośćuczynienie mojemu, że tak powiem, postrzeganiu świata. Bo ja uważam, że im bardziej dziecko ma pojebane dzieciństwo, tym bardziej jest interesujące, jak kiedy jest dorosłe. I tak naprawdę zwykle jak poznaję nowych ludzi, to staram się dowiedzieć, jak bardzo pojebani są, żeby stwierdzić, czy w ogóle próbować się z nimi dogadywać, czy jest sens, czy są interesujący. No tak, ale jeśli przesadzisz, to dziecko może wyrosnąć na osobę, która nie będzie w ogóle funkcjonalna. No nie, dlaczego? Ja zawsze zaczynam rozmowę na przykład, i co tam, jak tam rodzice, dogadują się, lubią się. Jeżeli ktoś mi powie, że na przykład ich rodzice są po 6 rozwodzie, na przykład nie gadają ze sobą, albo wiesz, ktoś umarł w rodzinie, to ja mówię, witaj na pokładzie. Jeżeli ktoś mi mówi, że bardzo fajnie, nie wiem, planują wspólne wakacje gdzieś tam, to ja mówię, nie dogadamy się. No tak, tylko że właśnie może to jest kwestia, a może normalni ludzie z normalnych rodzin się dogadują między sobą zajebiście i wiesz, i uważają jak, się wzajemnie jak, za super interesujących. Jak to dokładnie. A jak rozstajesz się z dziewczyną, która jest z takiego poukładanego domu, to mówisz jej na przykład it's not you, it's your parents. No może, że jest wygodna ucieczka. No, także ja uważam, że to jest sposób właśnie, żeby co jakiś czas robić reformę na tyle, żeby te dzieci były ciągle zagubione, ciągle pojebane i żeby ciągle nie wiedziały. I wtedy tworzysz po prostu społeczeństwo, które będzie, wiesz, geniuszami. No tak, oni ale muszą w tobie tych zmian. Bo się nie, pozabijają no po drodze. No nie, no co zobacz, czy my się pozabijaliśmy po drodze? Nie, no. Zabijają się starzy ludzie, którzy myślą, że oni są zombie.
To fakt. Z drugiej strony jest młodszy od nas, na 23 lata. Ten koleś co zabił? No. Bo to dzieciak nieodpowiedzialny. To winie gimnazjum, trzeba zmienić. Okej, okay, comeback patrona podcastu. Comeback patrona podcastu. Stary, wchodzi nowy film do kina i powinniśmy to zobaczyć za jakiś czas, jeżeli to wejdzie do Polski. W tym z komentarzem na żywo? Z komentarzem na żywo? Moglibyśmy nagrać ścieżkę własną. O kurwa. Ale stary, film jest bardzo fajny. Nazywa się Look Who's Back. Czyli spójrzcie, kto wrócił. I opowiada o historii Hitlera, który wraca w dzisiejszym świecie. Ale jest nagrywana w takim klimacie, pojawia się we współczesnych i czy generalnie... Czy rozmawialiśmy tydzień temu? Nie, bo dostałem to w tym. Okej, to może gadaliśmy o tym gdzieś indziej, na żywo. Ja ci mówiłem, że jest coś takiego tylko. Dobra, dobra. Jeszcze nie dostałem więcej informacji. Idea jest taka, że Hitler się pojawia z powrotem w Niemczech, a film sam jest budowany na takiej zasadzie jak Borat. Mhm. Czyli wiadomo, Hitler się pojawia i bierze udział w tych takich pół inscenizowanych, a pół sytuacjach. Mhm. Czyli taki pół... dokument? Pół dowcipy na żywo, a pół dokument fikcyjny, tak? No, coś takiego. Czasem pójdą do jakiegoś urzędu i on tam będzie faktycznie przybrany za Hitlera i będzie próbował się zarejestrować albo dostać paszport, tak? Dokładnie. Bardzo mi się, bardzo mi się podoba. No, w sumie satyra taka mocna, nie? I mówi się, że zaczyna robić karierę w telewizji, gdy zostaje wzięty za komika. Ale jego intencje nie zmieniły się przez te lata. Kurczę, no, ja nie mogę się... I mogę się, że tak powiem, doczekać tego. No ja nie mogę, ja jestem pełen podziwu, że kiedy pojawi się koleś, który będzie mówił o zabijaniu Żydów, to Niemcy go wezmą za komika. Bardzo przystojny aktor. Jestem bardzo ciekawy z tego. Jest już dostępny, gdzieś można go, nie sądzę, żeby było dało się tak łatwo go znaleźć z powrotem, nie? Zwłaszcza, że on jest niemiecki, więc udało mi się go znaleźć na, że tak powiem, w technologii studenckiej wymiany danych, ale jest jeszcze w słabej jakości. A wiesz, co to znaczy, Mateusz? Co? To, że ten film się w ogóle ukazał tam, że w Niemczech robi furorę? To znaczy, że Niemcy nauczyli się śmiać sami z siebie. Nie wiem, czy jesteśmy gotowi na nację tak doskonałą. No. Po pierwsze, powiedziałeś, Niemcy nauczyli się śmiać i to już wywołało u mnie takie... No jeśli ten film robi furorę. No robi furorę, to oni po prostu patrzą na niego i kiwają głowami. To jest mniej więcej to, co Niemcy i robią to bardzo produktywnie oraz wydajnie. film jest bardzo wydajny. Jest 40 osób w kinie, jedna osoba kiwa głową, ale robi to tak dobrze, że reszta nie musi. Wszystkie miejsca są zajęte. Co do jednego. A jeśli jest seans, kiedy nie wszystkie miejsca są wykupione, to rozkładają ludzi po innych seansach, żeby zaoszczędzić. I wychodzą z kina i podchodzi do nich, wiesz, dziennikarz i mówi, no co sądzicie o tym filmie? A oni mówią, das ist optimal. Wiesz, ilu Niemców potrzeba, żeby zmienić żarówkę? Jednego, bo są wydajni. Bo są wydajni, nie mają poczucia humoru. Bardzo dobrze. Jeśli chcemy ten film... Ej, możemy się odezwać do Beta Cinema. Może zasponsorują dla nas jedną kopię i będziemy mogli nagrać komentarz. To by było spoko. W sensie, gdybyśmy mogli zrobić jakąś recenzję na tego. Prawo do dystrybucji na całym świecie zakupiła Beta Cinema. Ej, napiszemy. Napiszemy do nich. Piszmy do nich, że chcemy po prostu kopię, bo bardzo ciężko ją dostać i w przeciwnym wypadku będziemy zbuszeni poszukać pracy gdzie indziej. Słuchaj, piszę tak. Auf Wiedersehen. Tutaj Alfa Podcast. Inside Baseball. Das ist Inside Baseball. Możesz napisać baseball przez ten, podwójne S takie. Tak, o kurwa, to mi się spodoba. To stary... Baseball. Łykną to jak pelikany. Komentiren. Dobra, koniec tego. Ruszmy dalej, bo... tyle kobiet jebany. To jest od Maćka Laskowskiego historia. Aktor aresztowany przez policję religijną, bo fanki robiły z nim zdjęcia. W
centrum handlowym w Arabii Saudyjskiej aktor i prezenter telewizyjny, który zakładam... Jak zacząłeś to czytać, no, to ja już wiedziałem, że nie będzie łatwo, że trzeba się przełączyć trochę na inne zrozumie, inny z poziom abstrakcji, żeby zrozumieć ten cały temat. Nie, on po prostu jest Saudyjczykiem, który mieszka w Kuwejcie i przyjechał w związku z pracą do tego centrum handlowego, miał tam promować to centrum w mediach społecznościowych i generalnie otoczyły go kobiety, które były zachwycone, że przyjechał. No. Stary, Abdul Aziz Al-Kasar to Saudyjczyk mieszkający w Kuwejcie, który przyjechał do Riżadu chyba. Albo Riżadu? Riżadu, bo to jest... Czy... Pojawił się w centrum handlowym Al-Nakheel. Stary, to ma więcej słów, których nie rozumiem, niż tych, których rozumiem. Tak ignorancko patrzą. Więc facet wychodzi, przybiegają kobiety, które go uwielbiają i robią sobie z nim zdjęcia, po czym kiedy widzi to policja religijna, to wpada i aresztuje go. I zostały mu postawione, oskarżono go o zakłócanie porządku publicznego, przebywanie w towarzystwie niespokrewnionych z nim kobiet i nadużywanie mediów społecznościowych. Wow, jest nadużywanie mediów społecznościowych? Najwyraźniej tak, bo nie jest to religijne, Mateusz. Bardzo mi się podoba to stwierdzenie, nadużywanie. W jaki sposób? Ja sobie to wygooglałem, ale to jest tylko uzależnienie po polsku. Wiesz co, myślę, że to co powinieneś wiedzieć, Mateusz, bo to jest szokująca wiadomość jeszcze w tej historii, nie został ścięty, wypuścili go za grzywną. Ścięli mu grzywkę w sensie. Chciałbym sprecyzować, że obecność tych młodych kobiet była poza moją kontrolą, powiedział. Policja religijna powinna była go uprzedzić, aby trzymać się z dala od wielbicieli. Także nie jest łatwo, Mateusz, być celebrytą w kraju takim jak Arabia Saudyjska. I zapamiętaj to na przyszłość, jeżeli byśmy kiedyś tam jechali. I nawet nie wiem, kto to jest. Ten jest koleś? Taki smutny, no, że... Nie możesz wiedzieć, kim on jest. On jest w Arabii Saudyjskiej. To jest tak, jakby Zygmunt Heiser był w Polsce aresztowany za wrzucenie gównem komuś w twarz, bo podejrzewam, że jest to podobna skala oburzenia. No. Także tyle. Ja chcę... Czekaj. Kurde, nie mogę znaleźć po angielsku, jak są te charges. Misuse? Albo... Misuse byłoby spoko, albo abuse. Abuse, no. Social media abuse. Mhm. I to ciekawe, że użyłeś tego słowa, bo będę teraz mówił o ballscapes. Czyli pejzaż i jaja. Jak połączyć? Jajzaż może. Jajzaż? Jest nowa moda. Wiesz, że co jakiś czas pojawiają się takie mody, które można porównać z memami, tylko że mody na branie konkretnego rodzaju zdjęć albo planking. Kojarzysz te rzeczy, nie? Mhm. Więc teraz jest taka moda, gdzie nudescaping się nazywa to. Znajdujesz sobie jakieś zajebiste miejsce, to jest punkt jeden. Punkt drugi, odwracasz się tyłem do tego miejsca, opuszczasz spodnie, pochylasz się i strzelasz zdjęcie tego miejsca, tak żeby twoje jaja były w kadrze też. Ja wiem, widziałem, ładnie to wygląda, bardzo mi się podoba. Widziałeś, świetne są w ogóle te zdjęcia, ja uważam, że są ekstra. A najlepsze jest to, że te jaja dają temu taki kontekst, że możesz, nie wiem, wystawę zrobić. To wszystko się trzyma kupy, tak jakby razem. Nawet jeśli zrobisz zdjęcia w różnych miejscach świata. Tak, no mógłbyś nawet zrobić taki... Pamiętasz ten motyw, jak koleś zrobił... jak to powiedzieć? Nie taki timelapse, tylko taki przełączenie, jak laska prowadzi faceta za rękę przez różne miejsca. Mhm. Tak tutaj facet, który jest samotny, prowadzi swoje jądra przez różne zakamarki świata. Czekaj, ja muszę coś sprawdzić. Jeden problem jest, bo ja teraz to zrobiłem, stoję teraz i pochylam się. I problem jest taki, że kiedy tak stoisz, to penis jest dłuższy niż jaja, w sensie wystaje poza jaja. Także musisz teoretycznie jedną ręką jeszcze trzymasz. Trzymać tego penisa musisz jeszcze jedną ręką. No jasne, że tak. No to jest problematyczne, bo musisz jeszcze zrobić zdjęcie. Trzymać, wiesz, telefon. Nie jest tak łatwo zrobić jedną ręką zdjęcie. Ja nie no, wiem. Jest to sztuka. Jest to sztuka. Dalej, penis w oczykole. Też od Maćka. Szwedzki artysta postanowił, że stworzy porno dla ślepych ludzi. I zrobił taką książkę, w której masz brailem opisy różnych rzeczy i masz linie, które prowadzą do rzeczy. I nie rozumiem tylko, czy obrazki są też wypukłe, żeby ludzie mogli sobie podotykać cycków.
On uważa, że ślepi ludzie też powinni mieć trochę przyjemności, więc stworzył taką książkę. Nazywa ją Sensual Braille Book. Czyli to jest głupie trochę. Zmysłowa książka Braillem. Ale to jest głupie robić książkę o tym, bo to wtedy to jest taki... W sensie w dobie dzisiejszych czasów to jest głupia sprawa robić właśnie wypukłe porno. W sensie jakiś tam, że to jest stół, a tu ktoś leży. Czekaj chwilkę, zróbmy przerwę. Dobrze, stop. I wracamy po przerwie. Ja. Przyszły do mnie osierocone... Przepraszam, osierocone dzieci. Czy zrobiłeś to, co dobry chrześcijanin by zrobił? I... Tak, powiedziałem im, że nagrywam podcast i śmieję się z nich i nie mamy czasu. Dobra. No? O czym doszliśmy? Ja uważam, że w dobie dzisiejszych czasów to... Bo na przykład ja gdybym pomyślał, co by mnie jarało, gdybym był ślepy. No to dotyk spoko, tak? Ale może dotykać swojego penisa. W sensie, no, można się dotykać, ale sądzę, że bardziej może na dźwięk bym poszedł. Tak, ale wtedy nie byłbyś pierwszy, Mateusz, bo takie audiobooki seksualne są w Japonii, jest tego pełno na przykład. Możesz kupić po prostu płyty audio z nagranymi ścieżkami, gdzie no to łączy. No to po co robić coś gorszego? Ponieważ jest to pierwsze i dostajesz, z tego co napisał Maciek, dostajesz dotację z Unii wtedy. Ale nie widzę tego w artykule, także możliwe, że tylko tak powiedział, żeby było, wiesz, żeby zrobić... Ale nie, no pomysł jest spoko, natomiast... no nie wiem, no przecież wydaje mi się, że to jest dziwne, to znaczy jesteś w stanie przecież... Dobra, bo ja nie wiem, co jest, nie wiem, jeżeli jesteś ślepy, co jest na przykład popularne. Pamiętam, że na studiach konstruowaliśmy taki wyświetlacz i czytnik internetu Braillem. O. Czyli taki, co by, na przykład wrzucasz książkę i on ci wyświetla po kolei znaki robotycznie. No. Robiliśmy coś takiego. I to było. Także jeżeli takie coś, powiedzmy, jest i to jest w miarę dostępne, no to można wziąć każdą książkę i przeczytać. Więc to nie jest jakaś szczególna, nie wiem, nie jest tak, że on wymyślił to pierwszy, nie? Więc zastanawiam się... No tak, ale tu chodzi pewnie o obrazy jednak, nie? Że chcesz jednak przekazać komuś obraz, także zakładam, że... Ale nie możesz przekazać komuś obrazu, ktoś, kto nie widzi obrazów, bo obraz możesz przekazać tylko wtedy, kiedy ktoś ma jakieś bo on tak nie widział nigdy cysków, nie wie, dlaczego cyski powinny go podniecać. No. Ale dotykał cysków prawdziwych, także może dotykać ich na stronie i będzie zajebiście. No, ale to będzie co? Cyckiem to będzie po prostu jedna wypukła. No jak dla mnie, wiesz, generalnie rzeźby są tak trochę porno dla ślepych. No właśnie, też tak myślę. A kolejna rzecz, z którą mam problem tutaj, to ta książka zawiera kobiety z zawiązywanymi dildami na sobie, gejowski seks i ludzi, którzy uprawiają seks, 5 osób, takie 5-osobową orgię. I teraz tak, Mateusz... Bo kiedy wchodzisz na rynek, to musisz wejść z buta. No kurwa. Nie ma półśrodków. To jest takie trochę charakterystyczne dla naszych czasów, czyli robimy taki seks, który jest bardzo dla wszystkich, czyli są dla gejów coś jest coś takiego, ale ten koleś chyba nie rozumie, że to nie działa tak, że żyjesz w takich tolerancyjnych czasach, to wszystkich podnieca wszystko. Nie, to tak nie działa. Ja wiem coś o tym. Generalnie, jeśli byłbym ślepy i dostałbym taką książkę... To jest też penis Schrödingera. Słyszałeś o penisie Schrödingera? Nie. Kiedy oglądasz... Czekaj, Jezus Maria, ktoś to tak świetnie sformułował, że kiedy oglądasz porno i nie wiesz, czy laska ma penisa, to dopóki nie jest pokazany ewidentnie, że ma, to jest właśnie to penis Schrödingera. Dopóki nie jest pokazane eksplicite, że to jest penis, to jest to laska. Zakładasz, że jest to laska. I anything goes. Widziałem z Forchana taki zapis. Nikt się nie może winić za to. Widziałem z Forchana taki zapis, gdzie koleś brechta z ludzi, którzy trzepią do translasek, ale sam kasuje wszystkie zdjęcia, na których widać penisa, a zostawia pozostałe, bo wtedy może sobie wyobrazić, że to kobieta. I ktoś go nazwał Schrödinger's faggot. To właśnie to! To o to mi chodziło. Ale stary, nie skończyłem. Gdybym ja był ślepy i dostał taką książkę i otworzył ją na pierwszej stronie i tam był seks dwóch gejów, to ja bym do tej książki więcej nie wrócił. No, ponieważ to nie jest coś, co chcę widzieć w książce.
Za wysokie ryzyko. No, a przecież on jest ślepy, on nie widzi, co zobaczy zaraz. O rany. I nagle, wiesz, tak gładzisz palcem i zastanawiasz się, co to jest. Takie długie i chrobowate. I dowiadujesz się, że gładziłeś penisa przez większość czasu. Nie jest to da fajne, nie jest to spoko. Ja potępiam, nie jestem za. I uważam, że osoby niewidome mogą się samozadowolić w ciekawsze sposoby. To też zależy, bo jeżeli doszedłeś do pewnego poziomu po prostu wcześniej, to po jakimś czasie już po prostu mówisz, że nie mam czasu szukać czegoś innego, fuck it. Zwalę do tego penisa. Mam wyobraźnię, wyobrażam sobie, że jestem gej. Dobra, nie mam czasu. To jest to, co kapitalizm zrobił z sobą. I need the quickie. Manna z nieba, to jest coś, co muszę przeczytać ci, Mateusz, kawałek, dosłownie tak, jak jest napisane. Jesteś gotów? Jestem gotów. Jadący trasą M10 TIR, wyładowany po brzegi alkoholem. Przy prędkości 100 km na godzinę pękła opona, kierowca nie był w stanie zapanować nad pojazdem, ciężarówka wylądowała w rowie. Bardzo szybko 20 tysięcy butelek wódki, jakie przewoził, stało się przedmiotem zainteresowania mieszkańców okolicznej wsi Małoje Priekopnoje, bo to wszystko dzieje się w Rosji. Tym bardziej, że szczęśliwie prawie wszystkie ocalały. Święto we wiosce, skomentowała młoda kobieta Ekaterina Pochomowa, będąca świadkiem wypadku. Mieszkańcy natychmiast zaczęli wszelkimi sposobami wywozić butelki z trunkiem. Część natychmiast uruchomiła dzikie punkty handlowe, sprzedając po 20 rubli, 5 rubli od butelki. Cały ładunek zniknął jeszcze przed przyjazdem policji. Ta próbowała odszukać towar, ale żaden z mieszkańców niczego nie widział i niczego nie słyszał. Według komentatora programu informacyjnego Nowosti, wieś znalazła się w stanie awaryjnym. Święto trwa cały tydzień, komentowała prezenterka wiadomości programu Rosja 24. Moje pytanie brzmi, Mateusz. Czy ktoś pomógł temu kierowcy? Kierowca mógł umrzeć, a jeżeli nie umarł, to go dobili, bo był zombie. Przynieśli specjalnie kierownicę, żeby, wiesz, żeby mu przejebać w głowę, żeby było wiarygodnie. Wow. To jest generalnie trochę tak, jak wyobrażamy sobie Rosję, nie? Tutaj pani mówi, to jest takie zdjęcie ładnej blondynki i chcę ją znaleźć, żebyś nie powiedziała. Ale jest. To jest ta Ekaterina coś tam. Tak. Święto we wiosce. Zajebiste. No wiesz, to się zdarza czasami, nie? Nie wiem, czy słyszałem o ciężarówce, która się przewróciła i wszystkie butelki wódki są... ocalały w środku, ale spoko. W ogóle to wygląda, jakby od tej pory po prostu podkładali kłody pod tiry. Przewracali drzewa, wieszali łańcuchy na drzewach. Wiesz, jeśli kierowca nie przeżył, to tylko mieszkańcy mogą ci powiedzieć, co się faktycznie wydarzyło. O, świetne. Bardzo mi się to podobało. Rozwalił się ten tir zupełnie. Jezu, ale pracowite mróweczki, czaisz? Jakby pracowali tak na co dzień, to by mieli pieniądze na wódkę. Jakby mieli za wódkę, to by pracowali. Trzeba zmienić system wypłacania pensji w Rosji. No, w ziemniakach. Ostatni już na dziś. Na Łotwie jest w ziemniakach po prostu. W ziemniakach. To nie ziemniak, Mateusz, to tylko halucynacje z niedożywienia. Przewróciła się ciężarówka jadąca z kopalni, wywożąca gruz. Cała wioska ogłosiła wielką ucztę. A co ciekawe, prawie cały gruz ocalał. To nie pistolet zabija człowieka. Gruz się powiększył. Jest więcej gruzu niż było. Takie święto. To nie pistolet zabija człowieka. Informacja ze Szwecji, o dziwo, zazwyczaj takie informacje mamy z Ameryki. Dzisiaj w ogóle to kolejna informacja ze Szwecji. Dokładnie, a to porno, a to ten? Przyjechał koleś, zrobił sobie zdjęcie, a potem zaatakował mieczem ludzi w na szkolnym korytarzu. Pozował na szkolnym korytarzu do zdjęcia z uczniami, bo był przebrany za Vadera, tak mówi artykuł, tudzież ktoś, tak to mi podesłał, Maciek kiedy podsyłał mi ten artykuł, ale na zdjęciu średnio to wygląda jak Darth Vader. To nie jest Vader, to jest szturmowiec. Taki czarny? A ma płaszcz na sobie. Najpierw zrobił sobie zdjęcie. Ale nie, no, to jest tego szturmowca czarnego, z TIE Fightera chyba. A, masz rację. Słuchaj, wyciągnął miecz, zabił nauczyciela mieczem i ranił kilka kolejnych osób. Jedna z ofiar zmarła w szpitalu. Nie, to też nie jest to. I został zastrzelony przez policję. No. Miał ekstremalnie prawicowe poglądy, wychwalał ideę nazistów i samego Hitlera. Hitler ponowny raz pojawia się w naszym podcaście dzisiaj.
Policja potwierdziła rasistowski motyw zamachu. Ale nie powiedzieli, czy ktoś, kogo zabił, był czarny. Nie, to był Ahmed Hassan, ten 15-latek. Czyli podejrzewam, że to był Azjata. A, on się pozbywają się tych... Azjatów. Nie jak Azjatów, Ahmed. To by, ludzi, którzy robią zegarki. Islamitów, tak. Ludzi na A. Kiedy zobaczyłam, jak atakuje mojego nauczyciela, wskoczyłam do klasy i zamknęłam drzwi na zamek, powiedziała samolubnie. Potem zadzwoniła na policję, powiedziała samolubnie 15-letnia Maria. Zastanawiam się, dlaczego nikt, nie wiem, nie stanął, może on chciał po prostu, wiesz, zawalczyć z kimś. Potrzebował, żeby ktoś stawił opór, wykonać kilka cięć, a potem wybiegłby. Ja bym tak zrobił. Znaczy, no ja myślę, że jeżeli już wchodzisz z zamiarem zabijania ludzi, to ten... A może to nie wszedł z takim zamiarem, tylko to było takie spontaniczne. Tak czy siak. Kolesia zastrzelili policjanci, kiedy uciekał. I tak się to wszystko skończyło. To jest o tyle ciekawe, że w Szwecji się nie zdarzają takie rzeczy zbyt często. To jest rzadkość. Może to był sposób wyrażenia pewnej nienawiści, bo był ślepy i nie miał porno. Mogło tak być, tylko jeśli był dzień ślepy... Dzień po jego ataku w ferworze wynaleźli to porno. Jest tak jak w dzień po twojej śmierci nagłówkiem będzie wynaleziono nieśmiertelność. Albo nieśmiertelność. No. Ja się zastanawiam, bo jeśli był ślepy, to faktycznie miecz jest dobrą bronią, bo musisz być w zwarciu, także najpierw znajdujesz się blisko kogoś, a potem, wiesz, wbijasz po prostu. No, trochę tak jak, ja pamiętam, jak wprowadzili legalizację marihuany w Ameryce i w niektórych Stanach i brechtałem strasznie. Najbardziej mnie śmieszyło to, że byli ludzie, którzy, na pewno byli ludzie, którzy w ostatni dzień, kiedy ona była nielegalna, zostali zaaresztowani za marihuanę. Na pewno. Mogło tak być faktycznie. Musieli się czuć jak głupki. Mieli się spyszta. No mieli się spyszna w chuj. Dobra, stary, to koniec newsów na dzisiaj, także przechodzimy do drugiego działu. Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose. Nie mamy żadnych telefonów tym razem, ale przypominam, że nasz numer to 793-535-413. Dzwonicie na naszą sekretarkę i płacicie jak za połączenie z playem. Także czytamy chyba rzeczy, które dostaliśmy na papierze. Jest, dostaliśmy dużo komentarzy fajnych. Nie tak. Wszystkie przeczytamy, bo nie ma czasu pewnie. Tak, to ale Jezus, ale się dobrze bawiłem czytając te komentarze. Filip pisze: jeśli przy serialach jesteśmy, polecam wam The Last Man on Earth. Rzecz opowiada o facecie, któremu wydaje się, że w wyniku epidemii wirusa jest ostatnim żyjącym człowiekiem na Ziemi. Co odróżnia tę kreację od pozostałych tego typu, to to, że jest zrealizowane z pojebanym poczuciem humoru. Gościu kąpie się w nadmuchiwanym basenie wypełnionym margaritą, rozpierdala całe... kurwa, pizzą? Rozpierdala całe miasto dla fanów, po prostu masę pojebanych rzeczy, na które pozwolić normalnie. Jestem pewien, że rodzaj humoru wam się spodoba. Zajebiście grany jest też główny bohater, niesamowita kreacja o wielu obliczach, grany przez reżysera Willa Forte, by the way. Kolejny autorski serial komika. Ja powiem tak, ja widziałem The Last One on Earth, widziałem chyba 2 czy 3 odcinki. I co, fajnie? Od razu. I mam mieszane uczucia co do niego, bo próbowałem, ale nie wkręcił mnie. Dużo seriali mam tak, że po prostu wiemy, że pierwsze 2 odcinki trzeba się przemęczyć, jak wciągasz, nie? Ale powinien zaskoczyć. A ten mnie zaskoczył. Ten humor był taki wymuszony dla mnie, ale... może się jakoś później rozkręca, nie? Natomiast jeśli chodzi o wizję, to dla wizji warto zobaczyć, bo jest dosyć fajna. Zwłaszcza jeżeli lubujecie się w klimatach takich post-apo albo mid-apo. Hej, tutaj Konrad. Mieliśmy pewien problem techniczny i w tym momencie niestety nagrywanie zostało przerwane. Wracamy w momencie, kiedy ja i Mateusz rozmawiamy o grach Telltale Games. I tak gdzieś ugrzęzłem i już mnie ta historia przestała pewnym, chociaż jest super, to pewnie cię przestałam kręcić, bo to nie jest gra, to jest jakiś film taki.
No to jest, no to jest taki interaktywny film w zasadzie. Wszystkie gry Telltale takie trochę są. No i takie mam, wiadomo, no ta formuła jest, ta formuła się od czasu do czasu jest dobra, nie? Natomiast jeśli chodzi o Tales from the Borderlands, no to do Borderlandsy graliśmy, nie? Obydwoje razem przeszliśmy pierwszą część chyba. Zajebiście było, no. A dwójkę zaczynałem 30 razy i nigdy nie skończyłem. No właśnie, tu jest problem, nie? Natomiast jeśli chodzi o te, o to, ja czekałem w sumie, aż wyjdzie wszystkie, żeby zobaczyć to, jak to wygląda. Także super, dzięki, że napisałeś, że skończyli robić wszystkie, bo może to jest czas, żeby właśnie odpalić. No ja tak czekałem na Fable, aż będzie skończone i żeby sobie przejść wszystko i nie wróciłem do niego. Także niestety. Na Fable? Fables. Ten na podstawie czyli komiksów. Czyli na Wolf Among Us. Właśnie, tak. Nie mogłem sobie przypomnieć tytułu. To samo właśnie. No to ja też właśnie. Teraz przeszedłem pierwszy, a teraz zacząłem spalać po kolei, ale tak co jakiś czas mam przerwę, nie wiem, na 3-4 tygodnie i po jakimś czasie wracam na godzinę czy dwie i znowu. Ale jest bardzo, bardzo spoko. Jest okej, okay, ale nie urywa mi dupy. A inne gra Telltale bardziej urwała ci dupę? W sensie są wiesz lepsze? Co? Urywać dupy nie, ale na przykład pierwsza gra taka, która z nich wyszła, to było Tales of Monkey Island. Ale ona była normalną przygodówką, z klikaniem, nie? No nie, ona była taka półprzygodówką. Mhm. Ale była spoko. To mi się podobało mniej więcej jeszcze, nie? A te, no Wolf Among Us jedyne, co ma fajne, no to grafika, nie? Czyli to, jak to jest przedstawione wszystko. No, no. Bardzo mi się podoba ten rysowany styl. Wiesz, bardzo szybko zdajesz sobie sprawę, że te twoje wybory takiego zbytniego znaczenia nie mają, nie? Mhm. Ta historia, no załóżmy, no, że masz, tam jest, ścigasz jakiegoś tam zabójcę, nie? No i możesz powiedzieć, kto jest twoim podejrzanym, ale nic z tego nie wyjdzie. W następnej części pójdziesz po prostu do miejsca A albo do, i potem do B, albo do miejsca B, a potem do A. No. Tam się dowiesz jakichś faktów i ty wiesz, że to nie będzie tak, że na samym końcu gry ona ci powie, tu zrobiłeś dobrze, a tu zrobiłeś źle. Tylko ta historia się rozwiąże po prostu w pewnym momencie, trochę bez z tobą jako biernym świadkiem jej. No wiesz, nie do końca w zasadzie, bo to równie dobrze możesz powiedzieć, że w grach akcji w zasadzie ty jesteś biernym świadkiem, a tutaj jesteś mniej, no bo jednak masz... Założeniem gry jest dawać ci opcję zmiany wydarzeń, żebyś mógł. No nie, bo tutaj była na przykład, jest taka sytuacja w pewnym momencie, lekki spoiler, że rzuca się na ciebie bestia. No. I bijesz się z nim. No ja stwierdziłem, ej, dobra, kolesio opanował szał, nie będę się z nim bił, bo widziałem, co się dzieje, kiedy Bigby się napierdala z ludźmi. Nie wygląda dobrze, nie? Więc stwierdziłem, okej, niech on mnie pierze. No i wali mnie. I na samym końcu jest sytuacja, w której ja, wiesz, już nic nie mogę zrobić, tylko muszę go uderzyć. Aha. Stwierdziłem, nie będę go uderzał, nie chcę to wyczekać to. I na końcu on powiedział, jednak zmusiła mnie do tego gra, nie? Chociaż ja dostałem kupę tam ciosów, ale stwierdziłem, okej, jestem, wiesz, wilkiem, wytrzymam. Kumam. Nie, nic się nie stanie, bo wiesz, Bigby już dostawał rzeczy. Tak, więc tak. Trochę go bestia może obić, nic się nie stanie. I w pewnym momencie po prostu, wiesz, to stwierdziłem decyzję taką, a pod koniec jakby tego... jakby wszystkie to zostało anulowane jakby, nie? I ta decyzja była inna. No tak, ale możesz, z czasem niektóre twoje wybory sprawiają, że faktycznie zmienia się mocno fabuła, że niektóre postacie giną albo przeżywają, że trochę się no, ale jakieś no właśnie postacie poboczne, ale główne nie. To jest trochę zmienia... jak taka książka paragrafówka. Tak, ale tu się, właśnie w tej grze zmieniają się rzeczy nieistotne. Aha. Tak, czasami. Znaczy, mam wrażenie takie, że zmienia się rzeczy nieistotne, a rzeczy istotne gdzieś po prostu przechodzą, nie? Wiesz co, ale jak gram w te gry jeden raz, że nie przechodzę ich ponownie, no właśnie, to często o tym one mówię. Mnie oszukują. One mnie oszukują i ja daję się nabrać na to, że ja mam wpływ na te rzeczy. Że no ja się dawałem nabrać na początku. Ale to ja wiem. Jak grałem w pierwszą część Wolf Among Us, to poczułem się super. Miałem wrażenie, że to jest tak bogate. Ale... no teraz już nie widzę, że to nie jest to, bo widzę, którą się tę grę z kolei i już widzę, jaki jest schemat tutaj, nie? No tak, tak. Ale jednak te gry mają bardzo wysokie oceny i nie wydaje mi się, żeby wychodziło jakoś specjalnie dużo przygodówek poza nimi. Także no oni sobie taką niszę znaleźli, nie? No wiesz, biorąc pod uwagę coś takiego, no to podobną grą był teraz na PlayStation 4 Until Dawn, czyli ten taki horror, gdzie masz ileś tam ludzi, i uciekasz na przykład przed zabójcą, nie? I ty wybierasz, czy tam skręcasz w lewo, czy w prawo i tak dalej. Możliwe, możesz ja sobie gameplay zobaczyć.
bardzo realistyczna grafika, prawdziwi aktorzy zostali zatrudnieni tak jakby do tego, nie? Ale do motion capture'u, czy do faktycznego nagrania filmów? Do motion capture'y i głosów? No, takiego zaawansowanego motion capture'u, nie? Czyli z mimiką twarzy i tak dalej, nie? Okej. No wiesz co? Gra wygląda spoko, ale jak to, ja nie widziałem, nie grałem w to akurat, a na przykład Zero Punctuation, Jachcy, komentował to. I on właśnie stwierdził, że wszystko było super, dopóki nie odpalił gry drugi raz. I stwierdził, że wszystkie te jego wybory nie mają sensu. No tak, no ale wiesz, nie wszystkie gry wytrzymują replay tak naprawdę, ale wizualnie wygląda niesamowicie. Wizualnie wygląda świetnie, no tylko ty w to nigdy nie zagrasz. No ja nie zagram, bo ja się boję gier, także wiesz, to jest trochę mało sprawiedliwe. Może na Let's Playu sobie zobaczę kiedyś, rysując jednocześnie, żeby nie patrzeć, kiedy będą straszne momenty. Jest scena w bieliźnie, gram. No nie, to jest wideo, nie mogę zobaczyć samej sceny w bieliźnie. Ja zostawmy. Nie lubię takich rzeczy. Zostawmy to. Dobra. Nic, w każdym razie o Telltales, no cóż, można by gadać długo, nie, o tej formule, natomiast Ja chętnie zobaczę pewnie. Na to muszę odpalić przynajmniej jedną część, żeby zobaczyć, jaki jest klimat. Bo może dla samego klimatu przejdę. Na przykład przy Wolf Among Us wracam tylko dlatego, że jest ten klimat. Mm-hmm. No fakt. Znaczy no grafika natomiast jest bardzo fajna, nie? Tak, no to jest super, ale no właśnie ona robi ten klimat. Ten klimat takiego też filmu noir i tego takiego śledztwa, no to jest coś, co mi robi dobrze. Natomiast jeśli chodzi o tę grę, podejrzewam, że trochę inny format mógłby, wiesz, gdyby to było bogatsze, może ta gra byłaby trochę jakby też bogatsza, lepsza. O, no też pamiętaj, że pre-sequel, że Borderlands, Telltale, jest nowszą grą niż Wolf Among Us, także niewiele. Wolf Among Us jest sprzed 3 lat. Tak, ale Wolf był chyba drugą albo trzecią ich taką grą, a ta jest już kolejną z kolei, także może jest po prostu lepsza. Może jest. Ja skomentuję to tylko tak. Minecraft The Story. Właśnie, Minecraft. To jest ich kolejna gra. Ale w międzyczasie było jeszcze Game of Thrones. Faktycznie, gra bardzo wysokie oceny miało i opowiadało o postaciach, których nie było w serialu, tak jakby i książkach, także dosyć ciekawie. Takich, wiesz, postaciach z obrzeży. Nie wiem. Więc ja mam wrażenie, że oni robią tą iluzję, ale dopóki to nie jest faktyczne, że faktycznie nie daje ci takiego mocnego, jakiegoś mocnych różnic, że ty, bo ty, ona ci każe robić decyzje i ty, ona ci daje ciężar tych decyzji i ty tu czujesz ciężar tych decyzji, nawet jeśli oni nie mają konsekwencji. No tak. To jest to, co robił trochę Wiedźmin. To dobrze cię oszukuje. Jezus, to jest dokładnie to, co robił Wiedźmin, tylko że Wiedźmin do tego miał całą resztę jebanej gry. O fuck. No, to tak to skomentuję, że Polacy w sumie zrobili Tail, tylko dodali do tego całe najlepsze RPG, jakie widzieli, jakie ostatnio wyszło. Ach, dobra, no dobra. Zostawmy to. Jakub Szarmach. Odnośnie rozkminy o dziadkach i o tym, czy czasem więcej ludzi wydaje ci się dzieciakami. Swego czasu mój dziadek, weteran II wojny, jako główną rozrywkę traktował głównie spacery i rozmowy z kolegami w swoim wieku, na bulwarze wzdłuż plaży. Z czasem jednak jego towarzystwo zaczęło nieubłagalnie wymierać. W poszukiwaniu nowych kolegów zwrócił się zatem do mnie, żebym skontaktował go z drugim moim dziadkiem. Prośbie zadość uczyniłem i panowie spotkali się. Po jakimś czasie zapytałem mojego dziadka weterana, jak mu się podobało. Na co ten zirytowany machnął ręką i zniesmaczony rzucił: bez sensu, przecież to jakiś smarkacz jest. Jak wojna wybuchła, miał 6 lat, to co on może o życiu wiedzieć? Jezus, jak mi się podobało to. Jak ja to przeczytałem, się brechtałem strasznie. Strasznie mi się podoba w ogóle, że użyłeś słowa zadość uczyniłem. Prośbie. Tak. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, podoba mi się to, że nasza teoria została tutaj eksperymentalnie jakoś zweryfikowana. No, czyli faktycznie dziadkowie tak podchodzą do tego. No. W sensie im jesteś starszy, to wszyscy dla ciebie wydają się smarkaczami. Ale to jest też dziwne, bo zauważ, że teraz na przykład jak Kuba, mój brat, 4 lata młodszy, ale już teraz jest też po studiach i jesteśmy w podobnym, wiesz, stanie życiowym, to nie czuję tej różnicy lat między nami w ogóle, a najwyraźniej na przykład starość ja mam znowu. Ale ja mam swoją siostrę, moja siostra jest 11 lat starsza, no. I prawdopodobnie, wiesz, nigdy nie będziemy mieli kontaktu. O. No to przykre, Mateusz, to przykre. Nie, to życie. Ja się pogodziłem z tym, a ty?
Chciałem coś puścić, ale nie mam nic przygotowanego specjalnie. After Show? Tak. Pamperów w ogóle znowu nie było. Nie, były wszystkie. Był każdy jeden. And I'm what some people call mentally retarded. Były newsy i była piłka i teraz był After Show. Wszystko dobrze, wszystko gra. Dobra, ja widzę, że ja mam całe aftershow zdominowane. No, ponieważ ja nie mam za bardzo życia. Ale byłem na Marsjaninie. I co? I podobał mi się, był to bardzo spoko film. Z tym, że kurde, nie potrafię się odciąć od doświadczeń z książki. Książka podobała mi się dużo, dużo bardziej. Uważam, że jest po prostu zajebista. Film był bardzo w porządku, ale też bolało mnie jedna rzecz, że oni za bardzo nie... I Jezus. Celem filmu nie było pokazanie ci kosmosu realistycznie. I po tym, jak zobaczyłem grawitację, ten film naprawdę wyglądał trochę blado. Tak, trochę dziecinnie, nie? Trochę dziecinnie. I oglądam go z Moniką, która jest specjalistką od ratownictwa. I oni idą przez tą burzę i nie są przypięci. Albo latają przez kosmos i nie są przypięci. I my to jest podstawa, nie? I my tak, kurwa, co się dzieje? Nie, dlaczego ten? Ja się wstydzę za film przed Moniką trochę. Ponieważ jestem tym typem człowieka. No tak, no bo zabierasz kogoś, dajesz mu znak jakości K, tak? Tak. A potem się okazuje, i patrzysz i mówisz, ale dlaczego? To są tylko moi rasistowscy rodzice. Ale generalnie... Czy moi rasistowscy dziadkowie, jeżeli byli w Ameryce, nie? Wiesz, jedyną rzeczą praktycznie, jaką miała grawitacja, to było to zajebiste pokazanie kosmosu i fizyki lepszej lub gorszej. A Marsjanina celem nie było to, także nie mogę mu zarzucić tego, że tak jest. Po prostu wrażenie było gorsze przez to, że widziałem grawitację wcześniej. Tak? A ja miałem wrażenie właśnie, że to... Och. Tak, że cały film był trochę taki dumbed down. Był! Czyli i miałeś rację z tą amerykańskością. Ja pierdolę, jakie to było widoczne. To było straszne, stary. Było straszne. Ja się wstydziłem za kino w ogóle. Za kino, że można tak zniszczyć książkę. W sensie, ja jestem trochę odzwyczajony, wiesz? Ja nawet nie czytałem książki, tak? Ale jestem strasznie mi się... To, wiesz, po prostu cały ten film był taki... kolejna, wiesz... grawitacja, tutaj kosmos, ten film bazowany na hiperrealistycznej książce, gdzie jest nauka i w ogóle. No. A on patrzy, a nauka wyglądała w ten sposób, że on patrzył w kamerę i mówił, I'm going to science the shit out of this. Tak. Był mocno taki i dawno nie widziałem takiego filmu w kinie, takiego amerykańskiego, wiesz, po zęby i trochę mnie to zabolało, bo się odzwyczaiłem. No właśnie, ja miałem takie wrażenie, że o ile to było takie właśnie... To było właśnie rozwiązywanie problemów nauką w stylu hollywoodzkim, czyli bardziej, mniej Bruce Banner, Stark. No, ale wiecie co, ale wciąż jak dla mnie ten film jest ciekawy i jest fajny i warto go zobaczyć, także chyba tyle. Nie wiem, czy warto pójść na niego do kina, ale na pewno chyba warto go zobaczyć na kompie, czy na DVD, czy w jakiej formie tam oglądacie, kiedy już rzeczy nie ma w kinie. Bo jest ciekawy. Nie, warto iść do niego w kinie i zobaczyć. Jest spoko film. Na kino? Tak, ja ciągle uważam, że to jest film, który warto zobaczyć, ale po prostu no trzeba pójść i powiedzieć, dobra, to jest film amerykański i wluzuje się po prostu. To jest ciągle dobry film, nie ukrywajmy, że to jest ciągle dobry film z fajną fabułą i jest na podstawie fajnej książki. Są pewne momenty, które są głupie i trzeba po prostu przymknąć na to oko i ten... handlować z tym. Trzeba z tym handlować. Tymczasem, w starych warsach. Stare warsy. Mam parę rzeczy tutaj. Tak chciałem taki, jako że film się zbliża, jest trochę hype'u, to nawet parę rzeczy się zebrało, o których chciałem powiedzieć. Zaczynając od małych rzeczy. Jest tutaj taki film, filmik krótki, animowany, bardzo ładny, TIE Fighter się nazywa. No. Świetny jest. Świetna muzyka, świetnie rysowany w takim anime amerykańskie w starym stylu, jeśli wiesz, o co chodzi. Chyba tak. No. Takie seriale animowane amerykańskie, co leciały kiedyś. Tylko, że to jest anime, ale zamerykanizowane. No. Fajnie to wygląda. Wygląda super, więc sądzę, że można po prostu, że to można bardzo fajnie, dobrze zrobić ludziom, którzy są zhypowani na Star Warsy. Dalej, jeżeli szukacie czegoś takiego, to jest filmik akurat o TIE Fighterze, tak? Czyli o wojnach w kosmosie. Jeżeli chcecie się, jeżeli brakuje wam czegoś takiego i chcielibyście znaleźć fajną gierkę w tym klimacie, to jest Rebel Galaxy. O. I to jest gierka, która jest bardzo fajna.
To znaczy odpaliłem ją, pograłem troszkę i się ten klimat mnie urzekł. Klimat to jest taki jak trochę w StarCraftie jedynce. A to jest nie, przepraszam, w StarCraftce, jak w pierwszej... Nie, to nie jest strategia. W StarCraftie dwójce w pierwszej części, czyli Terran, kampanii Terran, w której jest taki, wiesz, ta muzyka, taki country Texas rock, wiesz o co chodzi. Mhm. Takim, wiesz, przez te mocno przesterowane gitary i tak dalej. I ty w tym wszystkim latasz, jesteś w kosmosie, w tej całej historii i to jest trochę taki freelancer, czyli możesz atakować kupców, kraść towary, handlować, walczyć, bierać zlecenia na innych, atakować innych, jak to się nazywa, bounty. Być łowcą nagród. Tak. I ty, polować na... Czyli to jest taki space sim, latasz samolotem kosmicznym. To jest trochę taki freelancer. Czyli jest generalnie gra można zareklamować tym, że to jest właśnie taki freelancer, w którym sobie żyjesz, ona ma fabułę. Fabuła jest dosyć nawet spoko. To znaczy ona jest tylko wymówką do tego, nie, co się tam dzieje, ale też jest spoko, da się wkręcić, jakby ona cię nakręca na ten klimat. Ten klimat trzyma się bardzo dobrze, nawet po paru godzinach gry on się nie starzeje. Przynajmniej się nie zestarzał, więc ta muzyka, nawet jeżeli słyszałem ten sam kawałek już któryś raz, to on ciągle był dobry. I stwierdziłem, że to jest świetna muza do pracy, bo mi nie przeszkadza. Nie przeszkadza jakby w robieniu rzeczy. Dodatkowo można zareklamować to paroma słowami. Masz właśnie Space Sim, który cały się dzieje w płaszczyźnie 2D, ale fightery, czyli fightery i wszystkie jakieś takie jednostki latające statki, mniejsze, mogą latać w 3D, czyli mogą ciebie okrażać i tak dalej. Ty na swoim statku instalujesz działa oczywiście i one w zależności od tego, gdzie są na statku umiejscowione, tam strzelają, tak? I te cele łapią. Dodatkowo walka jest w klimacie, walka jest na mechanice z Assassin's Creed'a, walki statków. A czyli statki atakują i ty musisz nacisnąć kontrę, żeby sparować ten cios i uderzyć ich? I wszystkie czekają na to, aż poradzisz sobie z jednym? Nie, nie. Tak nie. Ja, o czym ty mówisz? O Assassin's Creed'zie. Powiedziałeś, że walka jest jak z Assassin's Creed'a. Aha, nie, nie. Jezus, walki nie, statków. Walki statków w Assassin's Creed'zie. Czyli... Nie, czyli tak mniej więcej. A tak statki do ciebie strzelają, ty musisz w tym momencie włączyć tarcze takie mocniejsze, tak? A kiedy strzelasz, to musisz przytrzymać trochę przycisk, żeby namierzyć salwę, ustawić się burtą i wystrzelić, tak? Mm. I potem jest znowu przeładowanie. Masz też działa, które działają automatycznie i różne typy tych dział, nie? Tam lasery, rakiety i tak dalej. Generalnie na godzinkę czy dwie spróbowania super, nie? Ekstra, spoko. Fajna rzecz, którą warto, wydaje mi się, że warto odpalić, zobaczyć nawet gameplay, jak to wygląda, bo ja się wkręciłem troszkę. Ale widzę, że w Jedi Academy też zasuwałeś. Tak, ale miałem taki motyw, że przypomniałem sobie Jedi Academy i stwierdziłem, tak dawno nie grałem, a ty grałeś, co jakiś czas mówiłeś, że odświeżasz. Stwierdziłem, stary, dobra. Tyle razy tą grę przeszedłem, że to jest chore. To muszę odpalić sobie jeszcze raz i zobaczyć. Miałem taką ochotę na właśnie tego typu, jakiś taki sim miecza. I chciałem zobaczyć, czy teraz, kiedy już jestem starszy, ta walka będzie jakaś taka ciekawsza na te miecze. No więc odpaliłem tę grę. I pierwsze moje wrażenie to jest, że ta gra bardzo słabo się zestarzała. Tak, ale graficznie czy... Graficznie, prawie w ogóle. To znaczy ona, wiadomo, nie? Jakby otoczenie jest piksel, jest na poligonach mocno zrobione, te trójkąty i te widać, nie? Mhm. Natomiast jeśli chodzi o postacie i tak dalej, no twarze prawie, animacja twarzy prawie w ogóle, nie? Że nie ma jej. Także nie, w sensie w ogóle się nie zestarzała. Aha, słabo się zestarzała, w sensie mało się zestarzała. Tak, mało. Okej, dobra. Myślałem, że mówisz słabo w sensie, że słabo wygląda. Słabo. Nie. Bardzo mało się zestarzała, czyli... To zaskakujące w sumie, co mówisz. Czyli ja miałem wrażenie, grając, że praktycznie gdyby to lekko odświeżyć, trochę nowe tekstury, to by mogła to być gra z dzisiejszych czasów i była spoko. No faktycznie, jeśli styl gry jest wystarczająco dobrze pokminiony, to ta gra się nie starzeje tak szybko, nie? Także to było spoko. Nie, w ogóle nie miałem jakichś takich wrażeń, nie? No forma tylko jest, z czasem miałem wrażenie tylko, że forma jest trochę repetytywna, bo to były ciągle takie skirmisze, nie? Że walczysz ciągle z jednym, z dwoma, z trzema, a to jeden ma... I to była bardzo powtarzalna sytuacja. A pod sam koniec gry, jak już chciałem tylko ją skończyć, to po prostu biegłem przez te wszystkie walki i to też zadziałało. Więc stwierdziłem, że ta gra jest fajna na speedruny. No, i faktycznie na speedrunach kolesie ją przechodzą w 40 minut.
całą Jezus, grę, stary, więc... autentycznie. Tak, miałem wszystkie różne, wszystkie możliwe ścieżki przeszedłem w tej grze. Na ciemne moce, na rzecz, jasne moce, Jezus. Właśnie ta gra ma niesamowity replay value przede wszystkim, bo możesz, każdą z tych, masz tych mocy dużo, masz ciemne, jasne moce, niektóre to jest na przykład, wykluczają się albo są wzajemnie tak jakby niepotrzebne, nie? Czyli możesz wysysać życie albo leczyć się. Tak. Z jasnej strony, a właśnie wysysać życie z ciemnej. Możesz włączyć sobie zbroję, a możesz porazić kogoś piorunem. Tak, możesz włączyć to też ze sobą ładnie. Co więcej, gra to sugeruje, możesz w sensie chwali cię za to. Możesz podnieść kogoś ten duszors i rzucić w niego mieczem, kiedy on schowa swój. Mhm. Wtedy przecinasz go na pół, tak jakby bez tego, nie? Ta gra ma dużo fajnych rozwiązań, bardzo dużo. Jeśli chodzi o to, jest po prostu, no szczerze, musiałbym się bardzo mocno zastanowić, żeby znaleźć taką mechanikę w innych grach. Nowszych gra, która byłaby dobra. Wiedźmin, jeśli chodzi o znaki, mm-hmm. nie? To takie granie, że rzucasz znak i on ci coś tam daje i w międzyczasie walczysz na miecze, no to zachował, nie? Ale pozostałe nie za dużo takich klimatów, nie? Jest jeszcze Jedi Outcast 2, który był tak naprawdę wcześniej i ma zajebistą fabułę i od połowy gry masz miecz. A potem, jeśli chcesz grać dalej w tą część z mieczem, to po prostu odpalasz Jedi Academy. Bo tam z kolei fabuły nie ma zbyt dużo. W Jedi Academy? No, praktycznie nie trzeba... W Jedi Academy wykonujesz praktycznie misje poboczne cały czas. Tak. Bo jesteś uczniem Jedi, więc jeździsz i rozwiązujesz problemy. Tak. Możesz je wykonywać w różnych momentach czasu, no i za każdą misję dostajesz punkt mocy. I teraz chciałem trochę tutaj pogadać w zależności o buildach w grach. No. Ty mówisz, że... I teraz... O co mi chodzi? Czasami jest tak, że jest pewna rzecz, którą chcesz uzyskać, czyli chcesz, żeby twoja postać miała jakieś konkretne moce. Tak. Ale żeby to zrealizować, no to jeżeli nie masz respeka, to nie możesz do końca grać tą samą postać, jaką chciałbyś grać od początku, nie? Tylko musisz pewne rzeczy, na przykład z pewnym wydaniem punktów zaczekać, tak? Tak. Aż odblokowujesz jakiś tam poziom, kiedy możesz wydać te punkty. I tutaj... Jedi Academy, roześmiałem się trochę tym, jak pod samym koniec gry porównałem mniej więcej, że ta gra się reklamuje, że walczysz na miecze świetlne i możesz walczyć laską, dwoma mieczami i tyle styli różnych i tak dalej, ale tak naprawdę jak na to spojrzysz, to ten laskę albo dwa miecze dostajesz dopiero na sam koniec gry, czyli praktycznie na ostatnie 1/3 gry. Tak, bardzo mało. Z czego, biorąc pod uwagę, jak te misje są zrobione, większość z tych misji jest taka, że prawie nie trzeba walczyć. W niektórych nawet nie opłaca się walczyć. No nie, na przykład walki była tak naprawdę jest tam dość dużo. No mówię, że są misje. W sensie, na początku jest parę misji, gdzie właśnie walczysz i tak dalej. I ten miecz by ci się przydał, bo jest dużo takich misji. Tak. A na przykład, kiedy jest ten... te misje generalnie wygląda tak, że masz 3 zestawy misji. Tak jakby. Czyli gry masz podzielone na tercje. No i w pierwszej i drugiej tercji walczysz jednym mieczem. A w trzeciej dostajesz tą swój podwójny miecz albo laskę właśnie. Tak, tak. Ten double, ten tego staffa. Mhm. No ten podwójny. Podwójny, no i teraz albo pojedynczy ze wszystkimi 3 stylami prędkości, bo trzeba dodać, że to też jest przecież. To też jest, tak. I teraz, no ale oczywiście nikt tego nie bierze, jak gra pierwszy raz, nie? Albo nie. Sobie odświeża, no bo przecież to nie o to chodzi. Trzecim, czwartym razem się to robi. Ale zawsze mnie rozśmieszało to tylko w tym, że musisz przejść bardzo dużo gry, żeby dojść do tego momentu, kiedy to ci sprawia fun. I kiedy już doszedłeś do tego momentu, gry zostało bardzo niedużo. No niestety tak, jeszcze właśnie tak jak mówiłeś, że jedna misja jest na przykład uciekanie przed rankorem przez cały etap. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, tak, że jest misja, w której uciekasz przed rankorem. I nie, jeden jest taki zmutowany rankor, nie? Tak. I on ciebie goni przez fabrykę i ty nie możesz z nim walczyć, nie możesz nic zrobić, nawet z ludźmi, których spotykasz na drodze, bez sensu jest walczyć, bo lepiej ich przeskoczyć po prostu i biec dalej. Mhm. Więc po prostu cały ten motyw traci trochę, nie? A jeżeli chcesz walki, no to oczywiście ostatni poziom to są praktycznie tylko walki na miecze świetlne i ich jest tam od zarąbania, aż w pewnym momencie ci się nudzą. Dla mnie ta gra wydawała się idealna do dobrego edytora i do kampanii robionych przez graczy. I strasznie żałuję, że za bardzo nigdy nic takiego nie mogłem znaleźć. Chyba wyszedł taki jakiś dodatek fanowski, ale... Wyszło, jest cała strona, bo ja znalazłem bardzo dużo modów jest do tego. Mhm.
No tak, no ta gra była akurat do tego bardzo fajna, bo miała świetną mechanikę, nie? Świetna. Naprawdę to jest jedna z bardzo niewielu tego typu gier, która ma takie możliwości i taki system walki fajny, no świetny, po prostu świetny. No ale zamykając temat właśnie buildów w grach, że to miałem rozkminę już jakiś czas temu, ale nie mogłem znaleźć zahaczki, żeby o niej powiedzieć. Czyli zdarzają się gry, w których chcesz stworzyć jakąś konkretną postać i bardzo często większość gry spędzasz na mając postać tą z bardzo, bardzo ciężkiej, z bardzo ciężką grę masz, czyli nie możesz wydawać wszystkich punktów, twoja postać jest bardzo słaba, żeby w pewnym momencie zrobić swój build i wtedy twoja postać jest kompletnie overpowered, tak? Jest kompletnie przesadzona. Ale w tym momencie, kiedy już dochodzisz do tego, zdajesz sobie sprawę, że ta droga była jakby tak długa, że w tym momencie pograsz jeszcze troszkę i albo właśnie reszta gry jest bardzo krótka i się tego nie opłaca robić. No. Tak miał Wiedźmin dwójka akurat, że jak zbierałeś te wszystkie rzeczy i tak dalej, to dopiero w ostatnim poziomie mogłeś zbudować ten build, który ci chodziło, ale wtedy to już nie miało znaczenia. Jezus stary, gdyby Jedi Academy miało New Game Plus, ta gra byłaby dla mnie po prostu genialna. Tak, żeby przejść te wszystkie misje jeszcze raz właśnie z tym, nie? Ze wszystkimi mocami i tak dalej. To by było super. Wiesz co, to trzeba dodać jeszcze, że są te gry Force Unleashed, one są na PC-ta i można było dostać. Nie. Tak. Jedynka jest bardzo dobra. One nie wyszły. Dwójka zaczyna się fantastycznie i nie możesz uwierzyć w recenzję, że dwójka jest taka słaba, kiedy je czytasz, a potem okazuje się, że po prostu cała gra jest dokładnie taka jak pierwszy level. Także dwójka jest naprawdę słaba, ale jedynka, pamiętam, bardzo dobra gra. Znaczy, i przechodzimy ją niedawno, także polecam. Z Jedi Academy ja pamiętam, że ten list, ale pamiętam taką różnicę, że w Jedi Academy ty miałeś wrażenie, że mogłeś być super, ale wszystko, co zrobiłeś, miałeś wrażenie, że to ci wyszło i zrobiłeś wszystko dobrze, te wszystkie ułamki sekund zrobiłeś bardzo dobrze. I jeżeli na przykład, a zawsze mogłeś na przykład wejść do pokoju, nie zauważyć kolesia, który strzeli w ciebie rakietą i umrzeć. Tak, poza tym tam nie było szermierki, tam było nakurwianie. I to wyglądało super, ale tam nie było szermierki w ogóle. A w Jedi Academy musisz faktycznie być ostrożny. Nie, poczekaj, ja odwrotnie. No właśnie o tym mówię, tak, że w Jedi Academy musiałeś wiedzieć, że na przykład jest koleś z rakietą, tutaj będzie w ciebie, zobaczyć go i wyeliminować go najpierw, bo inaczej w trakcie walki dostawałeś rakietą i umierałeś. A w Force Unleashed mogłeś robić cokolwiek. I po prostu wbiegałeś, zabijałeś wszystkich kolesi do ciebie, strzelaj rakietami, ty je odbijałeś mocą albo... Mógłbyś w ogóle ściany rozwalać mocą. Tak, miałem wrażenie, że byłeś tak przepolerowany, że nic ci nie mogło zagrozić. A w Jedi Academy miałeś wrażenie, że to jest twój skill tak jakby. Tak, zamierzam mówić, że Force Unleashed jest lepszy niż Jedi Academy, bo dla mnie tak drugiej takiej gry po prostu nie ma. Ale wciąż Force Unleashed jest bardzo fajny, jeśli chcecie po prostu ponakurwiać mieczem w coś. Tak, a z drugiej strony, jeżeli wiem, że mamy trochę młodszych słuchaczy też, jeżeli nie odpaliliście Jedi Academy, to ta gra się za bardzo nie zestarzała i warto ją odpalić. Nie wiem, czy nie zestarzała się dla młodych ludzi. Czy nie? Czy to jest ważne? Odpalcie sobie to z ciekawości. Dla mnie się Fallout 2 nie zestarzał. A wiem, że młodzi ludzie uważają, że to wygląda jak dupa, wiesz, dupa z krzata. No tak naprawdę najważniejsze rzeczy są, chyba najtrudniejsze rzeczy są związane z gameplayem. Czyli jeżeli spotykasz rzeczy gameplayowe, w których już w innych grach zostały rozwiązane, a tu nie, to cię to wkurza po prostu. Na przykład jakbym teraz odpalił Diablo, no to by mnie wkurzało zarządzanie ekwipunkiem. Tak, masz rację. Tak, że musisz wszystko ułożyć, żeby zebrać, co jest bez sensu. Diablo albo jakąkolwiek starszą grę, nie? Niesamowite, bo było kiedyś. No. I teraz, no, to kończąc temat Star Warsów, jeżeli macie hype'a na Star Warsy, tak jak my, no to polecam sobie właśnie te rzeczy podświeżać. Rebel Galaxy, jeśli chcecie polatać statkiem w kosmosie, postrzelać, Jedi Academy, jeżeli chcecie powalczyć na miecze świetne. Mhm. Uważam, że, że nowe Star Warsy będą spoko i trzeba im dać szansę. A hype jest zawsze spoko. No, pewnie, że tak. Trzymamy za nie kciuki. Dobra, zostało nam Left 4 Dead alternatywnie. Czy to jest ten filmik, który tu jest wklejony? Tak, to jest czy taki... to jest gra to jest w świecie Warhammera, która działa jak Left 4 Dead? Dokładnie. Czy ty sobie żartujesz?
Czy wreszcie ktoś zauważył, że Left 4 Dead to jest najlepsza gra koopowa, jaka kiedykolwiek powstała i zrobią kolejną Left taką? 4 Dead to jest, Left 4 Dead to jest forma koopu, nie? Czyli masz czterech kolesi, którzy biegą przez hordy zombie akurat. No przeciwko, grają jest... przeciwko levelowi, to jest genialny, generalny tak. Taki pojęcie. Tak, taki, do, taki koop w sensie koop. Koop kontra świat, tak. Tak, i bardzo mi się podoba tutaj, że znaczy to jest generalnie idealna kopia, to znaczy nawet podobnie jest tam wyskak i jakby krótko o co chodzi. To jest w świecie Warhammera, w takim świecie Mordheimu, czyli łowcy czarownic i tego typu klimat. Van Helsing i tak dalej. I walczysz tutaj z Skavenami, czyli ze szczuroludźmi. Vermintide tutaj jest akurat. No. I podejrzewam, że będą dochodzić kolejne rozszerzenia, w których walczysz na przykład z chaosem albo z nieumarłymi i tak dalej. Ta w Left 4 Dead też to opowiadali. Nigdy nie zostaliśmy. No generalnie recenzje są nawet spoko. Tutaj jedyne uwagi są takie, że ta gra praktycznie idealnie to kopiuje. Tą formę. No to mi to nie jest chyba dla każdym... mnie taki zły... Ja też nie uważam, że... Ja nie grałem na przykład Left 4 Dead, ale z tego co wiem, po prostu uważam, że ta forma, jeżeli dawno nie grałeś Left 4 Dead, to się i tak sprawdzi, a będzie znajoma. Wyobraź sobie, że ktoś robi ci loda i to uczucie sobie wyobraź i teraz przełóż to na gry komputerowe. To jest mniej więcej Left 4 Dead. No, mniej więcej tak. Ale cztery osoby. Cztery osoby. I przy okazji trzy osoby gadają ci coś do ucha. Nie stary, Left 4 Dead to jest najwięcej przyjemności, jaką miałem z gry sieciowej kiedykolwiek. Wyobraź sobie, że ktoś robi ci loda, a w międzyczasie twój kumpel najlepszy krzyczy ci uratuj mnie, umarłem. No ale fajnie. Ja sobie tak wyobrażam. Generalnie, jeżeli... Dajmy trochę temu czasu, bo słyszałem parę różnych rzeczy o tej grze. Mhm. Po pierwsze, że ta forma Left 4 Dead jakby się... No, dla niektórych się sprawdza, dla niektórych nie. Po drugie, są po każdym levelu tak jakby możesz dostać przedmioty. One są losowe. No i w zależności od tego, jakie te przedmioty są kompletnie losowe, to znaczy, że możesz dostać nawet nie dla swojej klasy przedmiot. No co jest trochę słabe, nie? No bo jak grasz magiem, to chcesz przedmiot dla maga. No ale szczegół. Dostajesz je losowe i one ci zwiększają jakieś tam umiejętności i tak dalej. A dodatkowo to jest z takich średnio pozytywnych, czyli jeśli chodzi o mechanikę, więc być może wyjdzie parę patchy, które to wyrówna później. A dodatkowo słyszałem, że jest parę konfiguracji jakichś pecetowych, na których ta gra po prostu sypie się cały czas. Mhm. I wątek tam na Steamie jest zawalony takim czymś, że po prostu ludzie mają tą grę i nie są w stanie przejść pierwszej misji, bo im się wysypuje. No jest jeszcze jeden fakt taki, że ta gra jest nowa, to znaczy, że kosztuje bardzo dużo, a ja przeszło mi kupowanie drogich gier i po prostu czekam, aż stanie. Właśnie to jest bez sensu. W dodatku to jest gra na cztery osoby, a nie sprzedają paczki czterech gier w tańszej cenie, co jest trochę pojebane. Tak, więc to jest głupie, nie? No, bo trudno. Zawsze chciałbyś... ale jesteśmy umówieni, ja w tą grę chcę zagrać, bo ja... No ja myślę, że za jakiś czas, myślę, że minie co, z roczek albo pół roku, jak to przejdzie ten i zacznie tanieć i wtedy może właśnie Steam zrobi paczkę i pewnie obczaimy to. Ale dla ludzi, którzy są zajarani tematem i chcecie zobaczyć, to tu jest chyba recenzja Angry Joe. Ja lubię jego recenzje. On robi je takie zwykle bardziej rozbudowane, można sobie nawet poprzeskakiwać po tej recenzji, nie? Mhm. Zobaczę sobie ją również, ale powiem ci, że jestem totalnie, mam dosyć tych gier i Fallout 4 wychodzi, ja wchodzę na Green Man Gaming, taka strona, na której często znajduję coś taniej niż na Steamie, aktywowane na Steamie i tam faktycznie mają taniej, plus użyłem kodu promocyjnego, żeby zmniejszyć jeszcze o chyba 20% cenę i wyszło mi 190 zł, nie, przy przeliczeniu na nasze i stwierdziłem, znaczy, po co by ciebie w dupę? Trochę źle o tym myślisz chyba. Jak? Bo... Zobacz, jeżeli jest taka gra jak Rebel Galaxy, powiedzmy, która jest bardzo prosta, to ja jestem w stanie za nią dać, powiedzmy, ona jest tutaj, Rebel Galaxy, kosztuje $20. No. To jest około 60-70 zł, tak? No faktycznie, bez hardcore'u. To w sumie też kosztuje 30. Jezus, czemu nie działa to? W Wikipedii jak piszesz USDPN, to ci automatycznie robi konwersję.
tak? Na przykład. No to jest super. Więc 78 z różnych walut, nie? Więc często ten. Więc dobra, 78 zł. No to to jest cena, jaką jesteś w stanie zapłacić za tyle zabawy, powiedzmy, nie? No pewnie, ja do, do 120 uważam, że gry mogą kosztować. Po prostu daj mi dokończyć. No wal. Masz grę, która jest dosyć mała, prezentuje jakąś koncepcję i ta koncepcja jest ograniczona. To znaczy prezentuje ci Space Sim, on jest w jakimś tam formie takiego sandboxa trochę. Latasz, robisz rzeczy, te misje są generowane losowo, wchodzisz w klimat i jest spoko. Ale dostajesz taką grę jak Wiedźmin, albo dostajesz taką grę jak Left 4 Dead, która jest no, godzinami zabawy, tak? To już nie idzie w godziny, wiesz, w 10 godzin, 15, tylko idzie w setki godzin czasami. Czyli to będzie gra, którą będziesz odpalał sobie wieczorkiem, pograsz trochę i minie ją 2 lata, a ty ciągle będziesz ją sobie odpalał wieczorkiem. No to Fallout 4 jest też w tej kategorii teoretycznie. No to właśnie o tym mówię, że skoro... I tak samo dla mnie na przykład Wiedźmin był, bo to już nie była gra na parę godzin, tylko na dobre parę dziesiąt, nie? Ale to wciąż gra i wciąż... No nie, bo to jest tak jak 2 czy 3 gry. Ty musisz patrzeć w ten sposób, że to jest takie coś jak 2 czy 3 gry. Mhm. I nad tym się działo więcej, o wiele więcej ludzi. No. I im trzeba zapłacić też, nie? Więc nie, ja wiem o tym. Nie, więc teraz jeżeli musisz patrzeć na to, co jest kontentem. Jeżeli zawartością tego jest gra, która jest bardzo rozbudowana i tak dalej, no to dlaczego by nie zapłacić więcej za nią? Ale nie kupujmy gier w ciemno i nie róbmy preorderów, tak? Czyli... Nie kupujmy Arkham Knight i się dziwmy, że on nie działa na PC-cie na przykład. Tak? Bo ten. Bo to o to chodzi, nie? Czyli generalnie trzeba zastanowić się, jaki jest content. Bo jeśli ja bym miał zastanowić się, jaka gra w moim życiu całym najwięcej czasu mi wciągnęła i jaki jest stosunek jakości do ceny, to nieskończoność ma u mnie League of Legends, bo zapłaciłem za nią 0, a grałem w nią bardzo długo i bawiłem się bardzo dobrze. No wiesz co, ja trochę podchodzę inaczej do cen gier, bo dla mnie, ja sobie zadaję pytanie, czy ta gra jest grą, w którą muszę zagrać pierwszego dnia, bo jeśli tak, to ja za nią zapłacę. I tak płaciłem za Diablo 3, płaciłem za GTA 5, płaciłem za... A ja Diablo 3 tylko chciałem przejść raz i zostawić. A ja za Diablo 3 wiedziałem, że chcę tylko przejść raz i sprawdzić, dlatego pożyczyłem od ciebie. Ale słuchaj, i właśnie jeśli odpowiedź jest tak, a niewiele takich gier miałem, no to faktycznie kupuję tą grę za jakąkolwiek cenę wyjdzie. Ale większość gier takich nie jest. I Fallout 4 po trójce, która była bardzo dobra, ale to nie był... Znaczy to był Fallout, ale wiesz, to nie był ten sam Fallout. To przy czwórce mogę poczekać, po prostu poczekam 2 miesiące czy 3 i ta gra będzie tańsza. Zwłaszcza, że to właśnie o to chodzi, nie? Żeby zobaczyć, gdzie się... No, ten krzywa popytu z krzywą podaży musi się przeciąć pewnym momentem. Więc... W którymś tam kolejnym wejściu jakby trafisz na to, nie? No, a może będę trochę bogatszy, bo teraz jestem po prostu bardzo biedny, ale może będę... A jakiś czas temu byłem bogatszy i kiedy jestem bogatszy, kupuję więcej gier, a jak jestem biedny, to kupuję mniej. I wtedy bo czasami się jedyna droga naprzód, to cofnąć się w tył. Tak. Nawet nie wiedziałem, ile razy, jak często to używamy. No widzisz. No, ale nie, tak podsumowując, chciałem tylko właśnie naświetlić to, nie, że czasami zdarzają się gry większe i na przykład dla mnie to, co zrobił Wiedźmin, już chyba 4 raz wspominam w tym odcinku Wiedźmina, ale zasługuje na to. To znaczy, tak, bo próbujesz mnie namówić, żebym do niego wrócił. Nie, w ogóle. W ogóle. Chcę tylko pokazać, że Wiedźmin wydał bardzo dużą grę, tak, za dosyć niewielką cenę, patrząc, porównując ją, nie? Oni zrobili coś więcej, stary. Oni zrobili niesamowity hype, a potem zrównali ten hype. Co nie było oni łatwe. Jeszcze oni zrównali ten hype i przebyli, bo jakoś niedawno temu, parę tydzień temu wyszło jakieś kolejne rozszerzenie. Tak, serce zimy, to jest... albo serce ze skały, coś takiego. Earth of Stone, coś takiego. I tam jest chyba Shani z jedynym. Moja ruda pani. Ruda Shani. No, więc tak porównując to, myślę, że to jest fajne, żeby patrzeć na to, na content, jaki potrzebujesz. Fakt. Nie? Jeżeli gra faktycznie na to zasługuje, to warto zapłacić na to. Pewnie, że tak, słusznie mówisz. Tylko dla każdego inna gra będzie spełniała ten warunek, nie? Trochę. Tak. Tylko nie chodzi mi o to, że są pewne gry, które dają ci po prostu masę kontentu i masę zabawy za tą cenę. Mhm. Więc czasami warto zapłacić więcej, ale na przykład Angry Joe chyba, jako że czasami włączam te jego reviewsy, one mi wyskakują od czasu do czasu po prawej stronie, to gdzieś trafiłem na jego komentarz, gdzie on komentuje chyba Battlefronta. Mhm. Star Warsa nowego? Tak. I jedzie strasznie tą grę, że próbują sprzedać Season Passa za
Czekaj. Jest. Jest edycja normalna, która kosztuje... Czekaj, muszę... Kurde, nie ma tutaj takich... Jest. Edycja normalna kosztuje $70. Mhm. Edycja deluxe, która zawiera jakieś dodatkowe dwa skiny, jakieś przedmioty, które się odblokowuje po tam dwóch meczach, jest za $120. A edycja, jeżeli edycja to jest za mało, to możesz mieć jeszcze edycję super hiper, która jest chyba za jeszcze więcej. Tak? I generalnie wygląda to w ten sposób, że obiecują ci kurwa złote góry, ale jeszcze nic z tego nie dostarczyli. No tak, no to kupujesz na przyszłość, bo to season pass. Więc teraz rozumiesz, że dają ci season passa na przykład za $50. To jest tak jak cena nowej gry jakiejś. To jest nic, stary. Kojarzysz Destiny? Nowe dzieło twórców Halo? To ta gra multiplayerowa taka? No tak, ale ja nie grałem. Ona ma bardzo mieszane recenzje swoich zwolenników, swoich krytyków i ostatnio wypuścili taki dodatek, który mocno zmienił dynamikę w grze, jeśli chodzi o dropy i tak dalej. Trochę jak Diablo, trochę jak Diablo zrobiło. Czyli zawsze naprawili tak jest. Grę. I słuchaj, jeśli kupiłeś wersję kolekcjonerską z Season Passem do tej gry, to nie obejmuje tego dodatku. W sensie dostałeś wszystkie małe rzeczy, które tam wypuściłem, dodatek musisz już sobie kupić. Naprawdę? Tak. Jest to trochę śmieszne. Nie, poczekaj, jak możesz kupić Season Passa? Kupujesz Season Passa właśnie na wszystkie dodatki, jakie wyjdą, tak, koniec. Ale nie, oni powiedzieli, że to Aha, Season Pass był na DLC, a to jest dodatek. Powiedzieli, że season się skończył. O Jezus, czekaj, jak się nazywa? To jest expansion, tak? A nie te. Coś takiego, jakoś tak to wytłumaczyli. Jezus Maria. Czasami te takie Dlaczego rzeczy... Dlaczego Battlefront kosztuje 10 euro? To jest ten nowy, czy to jest stary jakiś? Nie, to jest stary, co teraz patrzę. Nie, bo byłem ciekaw tej trzeciej ceny, o której mówiłeś i wszedłem na Steama, ale nie ma Battlefronta najnowszego tam. Tylko jest jakiś stary. Nie, tam to jest na stronie Battlefronta akurat, to chyba sprawdzał, czy pre-order tego, nie? Dobra. Zresztą jak wpiszesz pre-order pewnie Battlefront, to będą te ceny. Wpisałem Shani Witcher 3, żeby zobaczyć, jak wygląda w trójce. I znalazłem screeny z moda, który zwiększa jej cycki. Pierdolę. Okej, moi drogi, pozwól, że ci powiem teraz, jak to wygląda. No. Star Wars Battlefront kosztuje 200 zł. 199 zł. Możesz się go zamówić teraz, zanim jeszcze kurwa dostaniesz grę. Możesz po prostu zapłacić i czekać, tak, jeżeli lubisz. Ale dostaniesz Dalej. Prawdopodobnie za 20 zł więcej. Za 20 zł więcej. Nie. Tu dostajesz po prostu tylko grę za 200 zł i pre-order. A, i tak, nic ale, więcej. Ale z racji pre-ordera nie dostajesz jakiegoś bonusu? Nie. Okej. Okay. Nie ma tu nic na razie powiedziane. Już możesz zamówić. To nie do końca jest pre-order. To jest taki order, tylko że pre. Tylko że pre. No. Nie jest pre-order. To jest order, tylko że pre. Możesz zamówić edycję specjalną, tak zwaną Deluxe Edition. I z Edition Deluxe dostajesz dwie emotikony dodatkowe. Za 20 zł więcej. O kurwa. Tak. To jest tak, jakbyś mógł teraz pokazywać buźkę z języczkiem za 10 zł i drugą buźkę z drugim języczkiem za 10 zł. Tak, Mateusz, ale co jeśli w grze są tylko dwie emotikony i w ten sposób masz 100% więcej? Dostajesz 100% więcej kontentu. Jest jeszcze edycja deluxe. To była deluxe. Która... Nie, to była... Jeszcze jest edycja... Jeżeli edycja deluxe jest dla ciebie za mało, to masz jeszcze edycję ultimate. Okej. Okay. Która kosztuje 400 kurwa złotych. Ale masz wtedy fizyczne jakieś bonusy, czy co? I masz do tego Season Passa. Czyli wszystkie DLC, które dostaniesz, do momentu, kiedy wyjdzie expansion jakiś, to dostaniesz. Czyli dostaniesz 4 expansion paki, które wyjdą. Mhm. I dodatkowo emotikonę. Ci kolesie wycinają content z gry i sprzedają ci go osobno. To, co robi EA, to jest masakra. Ludzie powinni zbojkotować to po prostu. I to ja to zamierzam zrobić. Ja no nie tak będę się mówi od lat, ale nigdy tego nikt nie robi. Ja nie grałem w gry EA od lat. No to fakt. Jakie są gry EA, które wyszły ostatnio? Jezus, nie wiem. Połowa gier jest EA. Ostatnio nie, było... na przykład Star Wars Old Republic to był ten. Nawet go nie tknąłem. Origin jest EA, nie? Bo Ubisoft ma swoje Ubi coś tam, a Origin jest chyba od EA. Chyba tak, jeśli się nie mylę. To tam, ja mam tam Kingdoms of Amalur i chyba to jest to, co tam mam.
Swoją drogą... Dragon Age Inkwizycja była jeszcze. Tak, ja Jezus, nie jaka to była słaba. Ja grałem, ale nie jestem z tego dumny. Pamiętam, pamiętam. I co? I Simsy dostaję tam darmowe co jakiś czas, bo mam Origin zainstalowany najczęściej i dostaję co jakiś czas e-mail, że dostaję jakąś grę za darmo i wtedy sobie ją wchodzę i sobie ją zgarniam, bo trzeba wejść. Wiesz co? Ostatnią grą w EA, jakie grałem, nie licząc tego powiedzmy nowego Dragon Age'a, to był Mass Effect. Ale Mass Effect był dobry. No zagramy na pewno następnego Mass Effecta. No, to możemy powiedzieć, no. No, ale dobra, też... przegadaliśmy troszkę o gierkach, to fakt. Ja też się tylko ale chcę... to chyba było takie long due. Ja tylko chcę dodać, że w Mass Effect'cie też były powycinane fragmenty kontentu i dodane w DLC-kach i ja w nie nigdy nie zagrałem. Mam wszystkie części tej gry w oryginale i nie zagrałem żadnego DLC, ponieważ nie chciało mi się kupować ich. A tam było na przykład, były li towarzysze dodatkowi, był Protean dodatkowo, różne były rzeczy. Ja powiem ci, że takie gry zawsze jak gra wychodzi, to musisz liczyć z tym, że albo robisz dwie rzeczy, albo grasz w nią w miarę od razu i przejdziesz ją i już cię przestanie interesować. Mhm. Tak na przykład z Wiedźminem było. Super mi się grało i wiesz, skończyłem grę i spoko. Teraz wyszło jakieś DLC, no a co? Muszę poczekać jakieś 5 lat, zanim zapomnę Wiedźmina, żeby ściągnąć i zagrać w te DLC jeszcze raz. Nie? No fakt. Znaczy znam ludzi, którzy grają już teraz po raz drugi Wiedźmina, także wiesz, też mógłbyś. Na wyższym poziomie trudności. Ja przyszedłem od razu na pierwszym, najwyższym poziomie. A nie masz trudności. Jeszcze jednego, który się odblokowuje później? Nie. Aha. A jeśli był, to go odblokowałem wcześniej. Bo ja nie gram. Nie gram w słabe rzeczy. Nie grasz w sensie, na ja lubię. Nie, bo ja jakiś czas temu, ja przed Wiedźminem trójką przyszedłem chyba Wiedźmina dwójkę na najwyższym poziomie, więc nie wiem, ja gram w ogóle zawsze na najwyższych poziomach. Chyba, no że wiem. Explicite gra ci mówi, że musisz, że musisz wiedzieć, co to jest. Nie? Mhm. Jeżeli gram i mi się nie dobrze gra na najwyższym, to obniżam, ale raczej nie robię tak, że zaczynam i mówię, jest łatwo, nie? Jasne. Lubię, jak gra jest trudna. Jestem, kurwa, gramy tyle czasu już zresztą, nie? No. Że jesteśmy graczami, że te rzeczy łapiemy bardzo szybko. Ja już nie wiem, stary, czy jestem graczem, że tak dawno nie grałem w nic porządnie. Jesteś graczem w sercu. Jestem w sercu graczem, to prawda. Kończymy chyba na dziś, co ty powiesz na to? Tak, myślę, że spoko. Dzisiaj taki lightowy był odcinek, taki mam wrażenie, że troszkę się nie dotarliśmy, nie? Taki był lightowy, ale ja jestem trochę nieprzytomny dziś. Ale cóż, tak bywa, moi drodzy. Już chyba jestem ten. A ja chciałem tylko skomentować, że Mateusz Żarkowski będę prowadził wszystkie jubileuszowe odcinki. To oznacza, że ja zawsze biorę parzyste odcinki, bo nagrywamy co drugi. To prawda. No, więc ja będę robił wszystkie setne i dwusetne i trzysetne. Może raz ci dam, ale będziesz musiał mi zapłacić. Dobra, jakoś się dogadamy. To ja muszę rzucę linkami. Nasze wszystkie podcasty znajdziecie na stronie ibepodcast.blogspot.com, gdzie znajdziecie również miejsce do skomentowania naszych odcinków. Numer na nasz voicemail, czyli 793-535-413. I wszelkie różne najróżniejsze informacje i linki. Na Facebooku jesteśmy jako Inside Baseball, na YouTubie nas też tak znajdziecie, na Facebooku Mateusz jest jako Latawki Wrocław, gdzie znajdziecie zdjęcie z jego twarzą, która jest ponoć całuśna. A mnie jako Konrad Koko Okoński pod takim imieniem na Facebooku i na stronie konradokoński.com, gdzie są komiksy, na które zapraszam, ponieważ są spoko. I to by było na tyle na dzisiaj. Z Wrocławia mówili do was Konrad Okoński, gdzie ja jestem, co to za ludzie? I Mateusz Żarkowski, będę prowadził wszystkie jubileuszowe odcinki. Tak jest. Ej, właśnie mam ktoś mi wysłał wideo kolesia, który jest przebrany za Alladyna i jedzie na Segwayu, no. Takim nanożnym, na którym jest nałożony czerwony dywan. Kurwa. Więc wygląda, jakby leciał po tym. Widziałem kiedyś kolesia, który na longboardzie, którym położył dywan i go tak trzymał, bo leżał na brzuchu. I właśnie jechał. Zostawiam to. I will show you the world. I will show shining, you the world. Rzucam to do rozki. Dobra. To na razie, hej. Yeah.